Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła 21, więc rozpoczynamy kolejną niedzielną odprawę traderów. Nim zaczniemy, to standardowo prosiłbym tylko kilka osób na czacie o informację, czy mnie słychać, czy wszystko widać, tak żebym wiedział, że nie mamy żadnych problemów technicznych i możemy śmiało zaczynać. Jeszcze nim zaczniemy, to dla osób nowych, dla osób, które są z nami w dniu dzisiejszym po raz pierwszy. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i z rynkiem Forex, głównie z rynkiem walutowym, związany jestem od roku 2012. Natomiast na co dzień jestem redaktorem portalu Comparik.pl, gdzie staramy się dostarczać najświeższe informacje dotyczące rynków i tego wszystkiego, co na te rynki ma istotny wpływ. Jeżeli chodzi o agendę tego dzisiejszego spotkania, to oczywiście zaczniemy sobie od indeksu dolara i od głównych par walutowych, czyli tych związanych z dolarem amerykańskim. Omówimy sobie też obecną sytuację na notowaniach złota, srebra, ropy, a później przejdziemy do analizy tego wszystkiego, co, no i indeksów oczywiście, po czym przejdziemy do analizy tego, co Wy wszyscy na czacie zaproponujecie, a na sam koniec spojrzymy sobie jeszcze na kalendarz makro na przyszły tydzień, no bo mogłoby się wydawać, że ten przyszły tydzień zapowiada się taki luźniejszy. Faktycznie 1 i 3 maja u nas jest święto i teoretycznie mamy dzień wolny od pracy, natomiast rynki nie próżnują, rynki działają normalnie, przynajmniej w większości przypadków, i będziemy poznawali bardzo istotne dane ze Stanów Zjednoczonych, także trzeba się przygotować na to, że mimo takiego luźniejszego podejścia przez nas przynajmniej, no to na rynkach może być całkiem ciekawie, więc jeżeli ktoś planuje wyjazd na długi weekend albo gdzieś tam zrobić sobie jakiś odpoczynek, no to lepiej, żeby pozycji raczej otwartych nie zostawiał, albo przynajmniej, żeby jakoś pozabezpieczać, bo naprawdę zmienność na przestrzeni najbliższego tygodnia może być bardzo interesująca. Natomiast już bez jakiegoś wielkiego gadania przechodzimy sobie do indeksu dolara amerykańskiego. No i tutaj warto zwrócić uwagę, patrząc na indeks dolara, że wskutek trwających, no właściwie moglibyśmy powiedzieć, że od połowy kwietnia, czyli od 2 tygodni wzrostów dolara amerykańskiego, indeks dolara wybił do najwyższych poziomów od, przejdźmy na interwał dzienny, to są najwyższe poziomy od maja 2017 roku, więc ten okres, no niemalże 2 lat tutaj mamy. Rynek jest, dolar jest wyceniany na jednym z najwyższych poziomów od 2 lat. Bardzo istotny opór został pokonany i schodząc na niższe interwały czasowe możemy zaobserwować, że tutaj już pod koniec tygodnia pojawiła się pierwsza reakcja podażowa i gdyby tylko te spadki były kontynuowane, to w najbliższym czasie indeks dolara mógłby osunąć się w rejon ostatnio pokonanego poziomu oporu. Teraz jest to poziom, który stanowi wsparcie. Mówię tutaj o rejonie 97, 70, 97, 72 mniej więcej. No i warto zwrócić uwagę, że to jest wsparcie, które dość precyzyjnie zbiega nam się z mierzeniem 38,2 korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego, czyli z mierzeniem, które zdaniem wielu traderów uważane jest za poziom najpłytszej korekty. Gdyby tylko w tym rejonie pojawiła się jakaś większa reakcja popytowa, no to moglibyśmy się spodziewać nawet powrotu do wzrostu, więc tak czysto technicznie patrząc, niewykluczone, że z początkiem tygodnia indeks dolara będzie gdzieś tam jeszcze kontynuował piątkowe spadki, im wolniejsze, tym lepiej oczywiście, natomiast jeżeli tylko w okolicy tego wsparcia pojawi się jakaś większa reakcja popytowa, no to wtedy można by się spodziewać kolejnych wzrostów. Warto przy tym jednak pamiętać o istotnych decyzjach, istotnych wydarzeniach, które będą miały prawdopodobnie dość istotne przełożenie na notowania dolara w najbliższym tygodniu. I mowa tutaj przede wszystkim o decyzji monetarnej Rezerwy Federalnej. Ja wiem, że prawdopodobnie stopy zostaną utrzymane, bo tutaj nikt się chyba żadnej innej decyzji nie spodziewa, natomiast jakby nie patrzeć, to może mieć wpływ na dolara. I druga istotna publikacja to jest piątkowy raport z rynku pracy, czyli non-farm payrolls. Kolejne dane, które faktycznie na tego dolara mogą mieć większe przełożenie, więc będzie ciekawie, zresztą jeszcze w środę poznamy raport ADP z rynku pracy, więc no nie można powiedzieć, że będzie nudno, poza tym będzie to pierwszy, drugi, trzeci, więc teoretycznie jeszcze będziemy poznawali do tego wskaźniki PMI, sektor usługowy, budowlany, więc no będzie ciekawie, nie można powiedzieć, że będzie nudno, raczej ten najbliższy tydzień zapowiada się dość interesująco, natomiast gdybyśmy mieli patrzeć na to stricte
technicznie, to ja w najbliższym czasie bym się spodziewał tutaj jeszcze pogłębienia jakichś spadków i dopiero ewentualnie tutaj pojawienia jakiejś większej reakcji popytowej, wtedy ewentualnie powrotu do wzrostów. I przejdźmy sobie teraz do notowań głównych par walutowych. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja na notowaniach dolara australijskiego i amerykańskiego, gdzie no, obserwowaliśmy tutaj na przestrzeni tego tygodnia dość dynamiczne spadki. Poniedziałek, wtorek, zresztą środa tutaj była chyba największa zmienność i dolar australijski, nie wiem czy w środę nie był tutaj najsłabszą walutą spośród walut grupy G8. Jeżeli chodzi o obecny tydzień, tutaj warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, jeżeli chodzi o zmienność, bo mianowicie dolar amerykański i jen japoński to były dwie waluty spośród tych grupy G8, które w minionym tygodniu zyskiwały najwięcej. I co ciekawe, były to dwie waluty, które zyskiwały drugi tydzień z rzędu, czyli i w ubiegłym tygodniu, i dwa tygodnie wcześniej, i dolar, i jen były najsilniejszymi walutami całej grupy G8, także dwa tygodnie naprawdę silnych wzrostów można było tutaj dostrzec. Jeżeli chodzi o tą najsłabszą walutę, no to tu naprawdę wyróżnia się dość mocno dolar australijski, który jako jedyny stracił więcej niż 1%, dokładnie 1,17% spadków na przestrzeni ostatnich 5 dni. Drugi pod względem spadków było, drugie było euro, ale tu już tylko 0,40%, czyli ta różnica bardzo, bardzo duża. Natomiast biorąc to pod uwagę czysto technicznie, możemy zauważyć, że rynek pokonał jedno lokalne wsparcie, dotarł w okolice kolejnej strefy, gdzie w czwartek pojawiła się większa reakcja popytowa. Ja też pisałem o tym na Kompariku, że mogłaby się pojawić jakaś reakcja popytowa i mogłoby się tutaj pojawić jakaś korekta. Wzrosty pojawiły się dość dynamiczne, bo jakby nie patrzeć, w piątek ten ruch nie był wcale mały i jedyne co może gdzieś tam dawać cień nadziei za jeszcze jakimiś spadkami, to jest to, że w drugiej połowie dnia pojawiła się faktycznie reakcja podażowa. Schodząc sobie na interwał 4-godzinowy widzimy prospadkową świecę pinbar i ta ostatnia 4-godzinówka również jest prospadkowa, natomiast to jest dość wąska konsolidacja, ona nie jest, już zaraz sprawdzimy ile ona ma w pipsach. No 78 pipsów to nie jest duży zasięg, trzeba sobie to jasno powiedzieć przy takiej zmienności jaką mieliśmy chociażby tutaj w środę. I tak naprawdę biorąc pod uwagę dynamikę tego ruchu spadkowego mamy prawdopodobieństwo, że dolar australijski dalej będzie się osłabiał, natomiast biorąc pod uwagę, że rynek jest pomiędzy jednym oporem i wsparciem, no i teoretycznie zawsze rynek jest pomiędzy jednym poziomem wsparcia a oporu, więc mówienie takie jest troszeczkę takim, no, bez sensu gadaniem, natomiast w tym przypadku ono ma troszeczkę więcej sensu z racji tego, że rynek jest w stanie przetestować i wsparcie i opór w trakcie jednego dnia, w trakcie jednej sesji dobowej. Widzimy, że w piątek tak się wydarzyło, w środę tak się wydarzyło i w piątek też tak się wydarzyło. Mieliśmy najpierw test dolnego ograniczenia, później ten opór został przetestowany i ja nie zdziwiłbym się osobiście, gdyby w najbliższym czasie rynek kontynuował tutaj trend horyzontalny. Nie mówię, że to będzie trwało długo, ale mogłoby to trwać na przykład do środowego wieczoru, kiedy poznamy decyzję monetarną rezerwy federalnej, czyli mieliśmy fajny impuls spadkowy, no i teraz w ramach korekty, biorąc pod uwagę, że ten zasięg, właściwie docelowy zasięg dla korekty został wypełniony w trakcie piątkowej sesji i rynek teoretycznie nie musi dalej rosnąć, bo już techniczny opór został przetestowany, to tak naprawdę w ciągu najbliższych dni mógłby być tutaj kontynuowany jakiś trend horyzontalny, jakaś wąska konsolidacja pomiędzy tymi dwoma poziomami. Dopiero w środę po decyzji monetarnej mogłoby tutaj dojść do pojawienia się jakiegoś kolejnego impulsu, w zależności wtedy oczywiście jaki będzie miała wydźwięk ta decyzja. I chyba po decyzji też jest konferencja prasowa, jeżeli dobrze pamiętam, ale o tym sobie spojrzymy później w kalendarz, natomiast wydaje mi się, że chyba jest zaplanowana. No i wtedy będziemy patrzeć, w którą stronę ewentualnie dolar będzie reagował. No tu też warto pamiętać o gołębim nastawieniu rezerwy federalnej co do ścieżki podwyżek. Tak jak w ubiegłym roku obserwowaliśmy podwyżki 100%, tak teraz już gdzieś tam w trakcie ostatniego posiedzenia
Jeżeli dobrze kojarzę, to Rezerwa Federalna podjęła decyzję, że w tym roku nie będzie prawdopodobnie żadnej podwyżki, jedna w przyszłym roku. Natomiast pojawiły się pogłoski i takie głosy wśród ekonomistów. Tu Reuters w minionym tygodniu opublikował wyniki swoich najnowszych sondaży, że wraz ze zmianą takiej retoryki takiej neutralno-jastrzębiej na bardziej gołębią, jeżeli chodzi o rezerwę federalną, też doszło do zmiany nastawienia wśród ekonomistów i mimo, że rezerwa federalna spodziewa się jednej podwyżki w przyszłym roku, no to ekonomiści spodziewają się obniżki stóp procentowych. Gdzieś tam wydaje mi się, że gospodarka nie będzie w stanie uciągnąć dalszego wzrostu gospodarczego. Ostatnie dane oczywiście są dobre, bo tutaj poznaliśmy w piątek dane dotyczące PKB w Stanach Zjednoczonych i one wyszły bardzo dobrze. Natomiast zobaczymy, jak ta gospodarka będzie się w kolejnych miesiącach i kwartałach rozwijała. Także no tu ja spodziewam się początku tygodnia może bardziej nudnego, natomiast od środy faktycznie notowaniach dolara może być ciekawie, bo będzie i ADP, i Fed, i będzie w piątek NFP, także no będzie się działo. Kolejna para walutowa euro-dolar. Bardzo ciekawa sytuacja z racji tego, że od poniedziałku znowu obserwowaliśmy dość znaczne spadki na euro-dolarze. No i rynek osunął się do najniższych poziomów tak naprawdę od 2017 roku. Tak, tutaj mieliśmy czerwiec 2017 roku. Techniczny poziom wsparcia mam wyznaczony. To jest poziom 1.1132 i on był doprecyzowany z punktu widzenia interwału dziennego, także jak sobie, no, trzeba by nawet przewinąć. O, tutaj mamy te dołki, to jest ten poziom wsparcia, natomiast widzimy, że on już tutaj jakoś super precyzyjnie testowany nie był. Możemy sobie go troszeczkę obniżyć. Okej, teraz będzie dobrze i widzimy, że w piątek pojawiła się tutaj pierwsza reakcja popytowa, natomiast warto zwrócić uwagę, że rynek w dalszym ciągu pozostaje w trendzie spadkowym. Nawet ta piątkowa reakcja, ona nie jest jakaś znaczna, bo mamy tutaj świecę szpulkę, natomiast ja bym zwracał uwagę na to, że górny knot tej świecy i tak jest większy niż dolny, więc ta sytuacja nie jest zbyt optymistyczna i nawet jeżeli na euro pojawią się jakieś wzrosty, pojawi się jakieś odreagowanie, to raczej upatrywałbym tutaj czegoś w formie korekty. Sprawdźmy tylko. I no, w sumie pasowałoby, bo ostatnio pokonany poziom wsparcia wyznaczony na podstawie tych dwóch ostatnich dołków zbiega nam się teraz z mierzeniem 38,2 korekty Fibonacciego, więc na euro-dolarze wzrosty no, mają potencjał mniej więcej 48-49 pipsów do 50 i tak naprawdę dopóki kurs będzie utrzymywał się poniżej tej strefy oporu, to w dalszym ciągu mamy ogólne nastawienie raczej prospadkowe i mogłoby tutaj dojść na przykład do formy korekty, retest, odrzucenie i wtedy kontynuacja spadku. I warto tutaj zwrócić uwagę, że to bardzo fajnie mogłoby nam się zbiegać z sytuacją na indeksie dolara, gdzie no w najbliższym czasie technicznie mogłoby dojść do jego osłabienia, czyli jakiejś korekty spadkowej, retest ostatnio pokonanego oporu, odrzucenie i dalsze wzrosty. Tu mamy pokonane wsparcie, retest i ewentualne dalsze spadki, więc te sytuacje techniczne bardzo fajnie mogłyby nam się tutaj skorelować i ja osobiście, no technicznie rzecz biorąc, sytuacja wygląda bardziej prospadkowo. Jeżeli to testowane w czwartek i w piątek wsparcie zostałoby pokonane, no to wtedy trzeba by już przejść sobie na interwał tygodniowy, myślę, i takim realnym zasięgiem, ja wiem, że on jest dość mocno oddalony, natomiast realnym zasięgiem dla dalszych spadków mogłyby okazać się nawet okolice poziomu 1.0860, czyli licząc sobie od obecnego kursu byłoby to 280 pipsów, licząc od najbliższego oporu ponad 320, no a od wybicia tego tygodniowych dołków i tak 250 pipsów. Dlaczego linia spadkowa przecina szczyty na D1? Mówimy o tym tutaj jednym fałszywym wybiciu, Zbyszek, bo nie wiem, czy o to chodzi. Okej, jeżeli o to chodzi, to dlaczego? Teoretycznie można by jej nie uznać, natomiast po pojawieniu się tego jednego fałszywego wybicia, ja tą linię jeszcze zostawiłem, dałem jej drugą szansę, bo widziałem, że ona w przeszłości była testowana trzykrotnie, czyli dla rynku miała jakieś znaczenie, za każdym razem pojawiała się tutaj większa reakcja podażowa. Tu co prawda było jedno wybicie, już w ubiegłym tygodniu o tym mówiłem, natomiast zostawiłem ją do kolejnego testu. Chciałem zobaczyć, czy w
chwili, kiedy rynek po raz kolejny do niej dotrze, czy znów reakcja podażowa się pojawi, czy też nie. Gdyby doszło do drugiego wybicia, to prawdopodobnie tą linię bym usunął, bo ona już by nie miała żadnego większego znaczenia. Natomiast widzimy, że tu przy ostatnim teście ona po raz kolejny była dla rynku istotna i po raz kolejny pojawiła się reakcja podażowa, więc tak naprawdę uznaję to jedno fałszywe wybicie za jakiś wybryk natury. No, rynki nie są idealne, także raz na jakiś czas będzie coś takiego się zdarzało i ja wtedy zawsze czekam do kolejnego testu. W chwili, kiedy kolejny test też by był wybity i ta linia już by nie trzymała, no to wtedy bym ją usunął, bo to by nie miało sensu, żeby ją gdzieś tam dalej trzymać i brać ją pod uwagę. Natomiast biorąc pod uwagę, że tutaj reakcja się pojawiła i linia faktycznie po raz kolejny została przez rynek respektowana, to w dalszym ciągu ją jeszcze mam i to jedno wybicie gdzieś tam mam z tyłu głowy, natomiast linii całkowicie staram się jeszcze nie przekreślać. Ok, idziemy dalej. Notowania funta. Czyli tak można rysować linię spadku lub wzrostu. Teoretycznie linie trendu nie powinny być wybijane. Natomiast no jeżeli to się zdarza raz, a widzimy, że później rynek dalej tą linię respektuje, to w moim odczuciu ja przynajmniej coś takiego stosuję. Natomiast to się zdarza bardzo, bardzo rzadko i tak jak nasze niedzielne odprawy prowadzimy od lutego 2018 roku, to ja nie wiem, na palcach jednej ręki podejrzewam, żebym wyliczył takie sytuacje, gdzie faktycznie coś takiego miało miejsce. Także bardzo rzadka sytuacja, natomiast jak już się pojawia i widzę, że tutaj linia była testowana poprawnie, no to nie będę jej przekreślał całkowicie, natomiast gdyby doszło już do kolejnego wybicia fałszywego, no to wtedy już tak, wtedy już ją przekreślam i ją usuwam. Ok, funt dolar, czyli popularny kabel. Jeżeli chodzi o funta, to tutaj ostatnie dwa tygodnie były dość spokojne i mówię tutaj w kontekście dwóch tygodni z racji tego, że ubiegłotygodniowa odprawa odbywała się we wtorek i pomysł na zrobienie jej we wtorek, a nie w niedzielę przez wzgląd na święta wielkanocne pojawił się tak naprawdę dopiero pod koniec niedzielnej odprawy sprzed dwóch tygodni i przez to też we wtorek nie było zbyt wiele osób, tam nie wiem, chyba około 100 kilku osób było chyba na odprawie, także nawet nie połowa tego, co jest zwykle jest około 250, więc warto zwrócić uwagę na to, co się działo na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, a było dość ciekawie ze względu technicznego, czyli tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, że prawdopodobnie nie będą się pojawiały żadne istotne doniesienia związane z Brexitem, no bo został przedłużony o pół roku, więc Brytyjczykom teoretycznie nie będzie się spieszyć, oczywiście praktycznie nie będzie się spieszyć, bo teoretycznie Theresa May oczywiście mówi, że jej się spieszy, że chciałaby sprawę załatwić przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, natomiast no widzimy już to, minęły dwa tygodnie i tak naprawdę nic się nie wydarzyło, na przestrzeni tych dwóch tygodni nie było prawie żadnych doniesień dotyczących Brexitu, dwa tygodnie nie było żadnych, właściwie żadnych doniesień, a na przestrzeni minionego tygodnia były doniesienia, które nie były związane w żaden sposób z Brexitem bezpośrednio, były one bardziej związane z pozycją Theresy May i z tym, że nawet jej własna partia chciałaby jej usunięcia, jej odejścia, nawet zadali jej konkretne pytanie, co musi się wydarzyć, żeby ustąpiła ze stanowiska, bo konserwatyści uważają, że Theresa May nie jest w stanie przeprowadzić Brexitu, że trzeba zmiany na fotelu lidera, żeby ktoś nowy był w stanie pokierować wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No a Theresa May jasno przecież zaznaczyła, że ona ustąpi, ale w sytuacji, kiedy będzie podpisane porozumienie, czyli w sytuacji, kiedy dojdzie do podpisania nowej umowy, to dalsze kwestie już pozostawi nowej osobie. Na ten moment nic takiego nie ma. Właściwie Theresa May nie za bardzo wie, co ma zaproponować, bo trzy razy proponowała do przegłosowania tą samą formę umowy. Ona trzy razy została odrzucona. W minionym tygodniu pojawiły się jakieś plotki, że być może da ona członkom Izby Gmin możliwość wprowadzania swoich własnych poprawek, natomiast to by naprawdę mogło wprowadzić pewien chaos. Przemek tutaj pisze, że szarpie głosem. Czy faktycznie jest jakiś problem z dźwiękiem, z połączeniem, czy to tylko u jednej osoby? Bo jeżeli to jest u większej ilości osób, to może być u mnie, natomiast jak to jest tylko jeden przypadek, to prawdopodobnie ok. Jak jest ok, to Przemek, prawdopodobnie gdzieś coś u Ciebie będzie.
Więc ta sytuacja związana z Brexitem troszeczkę ucichła i w moim odczuciu to nie jest wcale zły sygnał, no bo rynki stały się troszeczkę bardziej techniczne, przynajmniej na notowaniach funta to bardzo fajnie widać. Tutaj był bardzo fajny sygnał sprzedażowy, można było bardzo ładnie pozycje krótkie sobie otwierać i pojawiły się bardzo fajne spadki, które były no, prowadzone nieprzerwanie przez kilka ładnych dni. Doszło do wybicia kolejnego technicznego poziomu wsparcia. Już wam mówię, co to jest za strefa, poziom 1,2967 mniej więcej. I tak naprawdę pojawiła się tutaj reakcja popytowa, mimo że rynek nie dotarł właściwie w czwartek do żadnego technicznego, istotnego, żadnego istotnego wsparcia, no to jakaś reakcja popytowa się pojawiła, w piątek też. No i to też mogłoby nam się skorelować bardzo fajnie z dolarem, czyli sytuacja, kiedy z początkiem tygodnia dolar odreagowuje, robi jakąś korektę, funt mógłby na tym zyskać i mogłoby dojść do retestu tego ostatnio pokonanego wsparcia. A teraz to jest opór. Sprawdźmy sobie, czy on się zbiega z jakimś mierzeniem z ostatniego impulsu. Znowu 38,2, czyli i w przypadku euro mamy 38,2, i w przypadku funta mamy 38,2, i w przypadku indeksu dolara mamy 38,2. Więc to dość fajnie. I Australijczyk też miał? Australijczyk chyba nie miał żadnego mierzenia Fibonacciego, jeżeli dobrze kojarzę, ale sprawdźmy. No, całkiem niedaleko to 38,2 jest, natomiast troszeczkę powyżej samego poziomu, więc tu również sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie. W najbliższym czasie można by się spodziewać korekty. Jeżeli tylko ta strefa zostanie odrzucona, no to wtedy kontynuacji spadków. I tutaj realnymi zasięgami, jeżeli te spadki faktycznie byłyby kontynuowane, mogłyby okazać się okolice poziomu 1,2795 mniej więcej, bądź docelowo nawet rejon 1,2480. Natomiast to już jest bardzo, bardzo odległa przyszłość i myślę, że do tego czasu gdzieś tam jakieś doniesienia związane z Brexitem by się pojawiły. Natomiast na ten moment wygląda to dość spokojnie, dość tak no, cicho. Raczej tutaj zbyt wiele dziać się nie powinno i też czekałbym chyba do środy, wtedy może być ciekawie. I kolejna rzecz, która na notowaniach funta może mieć istotny wpływ, to jest decyzja monetarna Banku Anglii, którą poznamy, jeżeli dobrze kojarzę, tutaj w czwartek. Natomiast dajcie mi sekundę, sprawdzę, kiedy to ma być dokładnie. Tak, w czwartek poznamy decyzję monetarną Banku Anglii, więc tutaj będzie ciekawie. W środę wieczorem będzie decyzja monetarna Rezerwy Federalnej, czyli od dolara. W czwartek po południu będzie decyzja monetarna Banku Anglii, w piątek raport z amerykańskiego rynku pracy, więc druga połowa tego tygodnia naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Ja osobiście czekam na retest tego poziomu i będę obserwował. Zresztą na wielu rynkach skorelowanych z dolarem to będą istotne poziomy i na ten moment można by się spodziewać, że dojdzie do retestu i odrzucenia, natomiast trzeba obserwować, co się będzie działo i wydaje mi się, że rynki mogą dotrzeć w okolice tych poziomów i w przypadku eurodolara, i w przypadku indeksu dolara, i tu funta, w okolice tych oporów tego samego czasu, czyli może to być na przykład wtorek, środa, i ich odrzucenie bądź pokonanie może być zależne od tego samego wydarzenia, czyli na przykład od decyzji monetarnej Rezerwy Federalnej, i wtedy wszystkie poziomy zostaną odrzucone albo wszystkie zostaną pokonane. Więc też ten tydzień zapowiada się i technicznie ciekawie, i też przez wzgląd na wydarzenia makroekonomiczne również. Także no, weekend majówkowy, ale jednak rynki będą naprawdę interesująco się tutaj poruszać. Dolar nowozelandzki i dolar amerykański, bardzo podobna sytuacja, bo tu też mieliśmy spadki i tu też od czwartku obserwujemy wzrosty. W tym przypadku, co prawda, już w czwartek te wzrosty były większe, tak jak na funcie mieliśmy tam świecę Doji, tak tu już mieliśmy świecę jednak fajną popytową. W piątek również były wzrosty i tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja byłaby kontynuowana, no to notowania nowozelandczyka mogłyby wzrosnąć w okolice poziomu 0,6718. To jest, licząc sobie od obecnego kursu, troszeczkę ponad 60 pipsów, 60-61 pipsów. I tu również warto zwrócić uwagę, że to jest kolejna para walutowa, na której ten opór najbliższy zbiega nam się z mierzeniem 38,2 korekty Fibonacciego, więc jakby nie patrzeć, to mierzenie naprawdę na wielu rynkach nam się w tym tygodniu zbiega. To jest bardzo rzadko, coś takiego się zdarza, że mamy wszystkie rynki są od 2 dni w korektach i wszystkie najbliższe opory zbiegają się z mierzeniem 38,2.
Idziemy dalej. Dolar amerykański i dolar kanadyjski. No tutaj już ta sytuacja nie jest aż taka klarowna. Tu widzimy ten jeden poziom właściwie troszeczkę naciągnięty, więc można by go usunąć. Rynek wybił nam, to jest interwał 4-godzinowy, żeby było lepiej widać, no bo już od pewnego czasu wspominam, że Kanadyjczyk na D1 jest no, mało techniczny i tam nie ma za wiele co robić. Natomiast mieliśmy bardzo fajne wzrosty. I warto zwrócić uwagę, że wskutek tych wzrostów rynek wybił górą z lokalnej konsolidacji. Bardzo fajna lokalna konsolidacja. Tutaj bardzo ciekawa rzecz związana czysto z teorią boksów. Ja też mówiłem o tym w wtorek, w minionym tygodniu. Czyli mieliśmy test dolne ograniczenie, górne, dolne, górne, dolne, górne, dolne, górne. Odrzucenie, rynek nie miał siły dotrzeć do dolnego, był kolejny test górnego i wybicie. Rzecz, naprawdę schemat z teorii boksów. Gdyby ktoś chciał więcej o teorii boksów, to ja zapraszam jutro i we wtorek, poniedziałek, wtorek o 20:00, dwa webinary dotyczące teorii boksów, także kompleksowo będziemy się z tym tematem rozprawiać. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam, naprawdę ciekawe spotkania się zapowiadają i tam o podobnym układzie też będziemy sobie mówić, bo to jest układ, który zwiastuje potencjalne wybicie z konsolidacji. On nie pojawia się często, ale jak się pojawia, to już jest wysoka skuteczność, że faktycznie do tego wybicia dojdzie. No i tu też w najbliższym czasie dolar mógłby dalej się osuwać. W tym przypadku co prawda niekoniecznie do mierzenia 38,2, ale być może do mierzenia 50% korekty z tych ostatnich wzrostów. No i to jest górne ograniczenie wcześniejszej konsolidacji. Poziom, który został wybity dokładnie, już Wam mówię, 23, czyli w miniony wtorek. I w dalszym ciągu jeszcze nie doszło do jego retestu, więc mamy tutaj zasięg na poziomie no 62 pipsów, także na Nowozelandczyku mieliśmy chyba 61, tu 62, także zasięgi bardzo, bardzo podobne. Piotr pyta, jak w MetaTrader 5 robić te krótkie linie poziome. To jest MT4, nie MT5, tylko MT4. I robienie takich linii to jest rysuj linię trendu, czyli to, co wykorzystujesz normalnie do linii trendu, tylko ustawione horyzontalnie. W ten sposób. I jest krótka linia. Można wyłączyć promień, to wtedy nawet nie będzie jeszcze gdzieś tam do końca przeciągana. Natomiast to jest linia trendu. Ja nie lubię, jak mi gdzieś tam z lewej strony te linie są i one nie były respektowane, przez to wykorzystuję to w ten sposób. Natomiast bardzo proste narzędzie. Ok, idziemy dalej. Dolar do franka szwajcarskiego. I tu sytuacja jest bardzo ciekawa, natomiast ona jest ciekawa przez wzgląd na interwał tygodniowy, gdzie doszło już w ubiegłym tygodniu do wybicia linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami, o której mówiliśmy, było kilka miesięcy temu, jeżeli dobrze kojarzę, gdzieś, no jak tutaj te wierzchołki się tworzyły, czy nawet jak te dołki się tworzyły, to już mówiliśmy o potencjalnym ergierze. Tu jest lewe ramię, głowa, prawe ramię, ta strefa to jest linia szyi i ona tydzień temu została wybita. Warto zwrócić uwagę, że dolar w stosunku do franka szwajcarskiego umacnia się nieprzerwanie od 5 tygodni już. I teoretycznie, jeżeli tylko te wzrosty będą kontynuowane, to rynek mógłby dotrzeć w okolice poziomu 1,03. 1,03 to jest poziom, który był testowany od stycznia 2015 roku, tutaj trzykrotnie. Za każdym razem pojawiały się w jego okolicy jakieś reakcje podażowe, a powyżej tej strefy notowania dolara do franka były ostatnio w 2010 roku, więc tutaj naprawdę poziom niepokonany od bardzo, bardzo dawna. I ja już wielokrotnie mówiłem tutaj, że techniczny zasięg formacji głowy z ramionami jest zdecydowanie wyżej. Potencjalne wzrosty mogłyby sięgnąć naprawdę wyższych poziomów, ale w pierwszej kolejności zwracałbym uwagę na rejon 1,03. Bardzo istotna strefa. Natomiast przy tym trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że w chwili, kiedy rynek pokonuje jeden techniczny opór, to oczywiście otwiera sobie drogę do dalszych wzrostów w okolice kolejnego. I tutaj ten kolejny opór, no to jest tutaj 1,03, ta strefa. Ale nigdy nie wiemy i nigdy nie mamy pewności, czy rynek wykona ten wzrost w bezpośrednim ruchu tuż po wybiciu, czy może zatrzyma się w pewnym miejscu, żeby zrobić korektę. I tutaj oczywiście potencjał wzrostowy w dalszym ciągu jest, natomiast niewykluczone, że jakaś korekta się pojawi. Tu ta korekta no, nie musiałaby być wcale najmniejsza, bo do tego poziomu, do tej strefy, od obecnego kursu licząc, mamy 120 pipsów, więc całkiem, całkiem sporo, dwukrotnie więcej niż na przykład na dolarze do Kanadyjczyka, na Nowozelandczyku, także już jest troszeczkę większy zasięg.
Sprawdźmy jeszcze sobie mierzenie FIBO. No i tu gdzieś tam wewnątrz tej strefy mamy 50%, natomiast ta strefa nie jest też taka wąska, więc trzeba by uważać. Więc docelowo potencjał wzrostowy jak najbardziej ja tutaj zauważam, ale no jest, pozostaje to pytanie, czy to się wydarzy tak bezpośrednio, bo tu warto zwracać uwagę, no nawet na D1 jeszcze jeden inny poziom moglibyśmy sobie wyznaczyć i zobaczymy, czy ten nie będzie się zbiegał z mierzeniem 38,2, tak jak w przypadku innych. Czyli poziom 1,0111 od obecnego kursu licząc 83-84 pipsy, czyli już bliżej. No i jeszcze jak to by się zbiegało z mierzeniem 38,2, to już by było w ogóle bardzo blisko. Bardzo blisko, więc moglibyśmy to w ten sposób zakwalifikować. Czyli tu też jakaś korekta spadkowa jak najbardziej mogłaby się pojawić. Widzimy i w czwartek, i w piątek reakcje podażowe się pojawiły. Mamy świece ze sporymi górnymi knotami. No i kolejna para to jest dolar amerykański do jena japońskiego i teoretycznie dolar amerykański ok, tu nie ma się co przyczepić, natomiast jest się do czego doczepić, jeżeli chodzi o notowania jena japońskiego, bo w Japonii teraz będzie tydzień wolnego, czyli Japonia ma cały tydzień wolny, więc na notowaniach jena mogą się dziać naprawdę najróżniejsze rzeczy i wiele osób już gdzieś tam na ten tydzień wyłącza się z handlu na jenie, na wszystkich rynkach, które są skorelowane z jenem, nie tylko na dolarze, ale i na euro do jena, i australijczyku do jena i tak dalej, więc no, handel w najbliższym tygodniu na parach walutowych i rynkach skorelowanych z jenem japońskim samo przez się, że Japonia ma wolne, będzie obarczony nieco większym ryzykiem, także no tutaj naprawdę tylko hardkorowcy chyba będą się na to porywali, natomiast czysto technicznie możemy sobie omówić tą sytuację, bo ona jakby nie patrzeć wygląda dość interesująco. Mieliśmy od grudnia ubiegłego roku, czyli od czasu pamiętnego flash crasha na parach z Australijczykiem i z jenem, tutaj ta sytuacja, obserwujemy sobie spokojne wzrosty i w porównaniu z tymi spadkami to dynamika jest o wiele, wiele spokojniejsza. Poza tym to może nam kształtować swego rodzaju korektę, korektę wzrostową. Rynek dotarł w okolice lokalnego poziomu oporu. Tu mieliśmy wsparcie, teraz jest opór i w czwartek pojawiła się reakcja podażowa. Więc tak naprawdę w najbliższym czasie też można by się spodziewać spadków. I tu realnym zasięgiem dla spadków no są w pierwszej kolejności okolice linii tendencji wzrostowej na podstawie tych, wiesz, tych dołków tutaj wyznaczonej, więc ten zasięg nie jest aż tak spory, moglibyśmy tutaj mówić gdzieś 50-60 pipsów mniej więcej, czyli bardzo podobnie jak na innych parach walutowych z dolarem amerykańskim. Dopiero trwałe pokonanie tej linii mogłoby nam gdzieś tam otworzyć drogę do jakichś większych spadków, natomiast ja na ten tydzień całkowicie przestaję obserwować jena. Jak coś będzie ciekawego, to na Compariku oczywiście o tym napiszemy, natomiast no może być nieciekawe sytuacje i naprawdę większość ruchu będzie zależała prawdopodobnie od dolara. No Przemek tutaj pisze, że twoim zdaniem FMC zostawi stopy procentowe. No ja spodziewam się, że FMC zostawi stopy procentowe przez cały rok, ich nie zmienią. Więc tutaj ogromnym zaskoczeniem by było, gdyby jakaś decyzja monetarna o zmianie poziomu stóp się pojawiła. Na ten moment Rezerwa Federalna jest bardzo gołębia i nic raczej tutaj nie będą zmieniali. Natomiast bardzo ciekawie też wygląda sytuacja na złocie, bo z jednej strony obserwowaliśmy oczywiście umocnienie dolara, natomiast czwartkowa i piątkowa sesja już przyniosły takie spowolnienie na wielu rynkach, rozpoczęły się jakieś korekty na dolarze, a złoto wykorzystało szczególnie piątkową sesję na dość dynamiczny ruch wzrostowy i bardzo silny ruch, wskutek którego teoretycznie można by uznać, że rynek odrzucił linię tendencji wzrostowej. To jest linia, o której mówiliśmy sobie już od kilku ładnych miesięcy, więc nie będę tłumaczył jej po raz kolejny. Natomiast mieliśmy tu też lokalny poziom wsparcia, on tu stanowił opór i w piątek został wybity, więc jeżeli notowania dolara z początkiem tygodnia będą się dalej osłabiały, czyli ta korekta trwająca od czwartku będzie kontynuowana, no to notowania złota też teoretycznie powinny zyskiwać. Pozostaje pytanie tylko dokąd, bo gdybyśmy upierali się na wyznaczanie jakichś lokalnych poziomów wsparcia oporu, no to moglibyśmy nawet powiedzieć, że w chwili obecnej rynek testuje techniczny poziom oporu. Mamy dołki, teraz jest test.
Także miejsce jak najbardziej. Pozostaje pytanie, co dalej, bo jeżeli wybijemy ten opór, no to na notowaniach par walutowych mówiliśmy o niewielkiej korekcie. Natomiast tu kolejny opór, w chwili obecnej złoto wyceniane na poziomie 1285,80. Kolejna techniczna strefa to jest pomiędzy 1303 a 1305 dolarów, bądź nawet tutaj poprzednie wierzchołki 1308, więc tego miejsca no, na złocie jeszcze troszeczkę będzie. Natomiast w moim odczuciu początek tygodnia, jeżeli dolar będzie się osłabiał, to złoto ma miejsce jeszcze, żeby zyskiwać. Pozostaje tylko pytanie, czy zdąży dotrzeć do tego oporu i sprawdźmy jeszcze sobie, czy tu jakaś linia trendu. Może tak, może lepiej linię trendu prędzej, bo jest bliżej. Także no faktycznie, linię trendu po tych trzech ostatnich wierzchołkach warto sobie wyrysować. Myślę, że tak, że ona może być ciekawa, bo to jest najbliżej położony opór i to jest taki opór, który w wyniku korekty dolara mógłby zostać przetestowany, bo to nie jest jeszcze jakaś bardzo odległa tam przestrzeń. No i jeszcze sprawdźmy sobie notowania srebra. Srebra, które w końcu osunęło się, bo ja zakładałem, że notowania srebra osuną się w rejon 14,80 i tak się stało w tym tygodniu. Widzimy, że poziom został bardzo fajnie przetestowany, natomiast nie pojawiła się tutaj żadna formacja świecowa sygnalizująca jego potencjalne odrzucenie. Po prostu ten poziom pewnego dnia w środę został odrzucony, pojawiła się większa reakcja popytowa. No i od tego czasu obserwujemy sobie wzrosty. Ja myślę, że tutaj już można usunąć to mierzenie Fibonacciego, te strefy jakoś sobie tutaj uporządkować, bo one nie wszystkie będą dla rynku aż tak bardzo istotne. Tą strefę jedną też wydaje mi się, że moglibyśmy troszeczkę inaczej już ustawić i nie wiem, czy w takim układzie ona nie będzie teraz bardziej aktualna. Ok, bo oczywiście pod te wierzchołki można było ją gdzieś tam podciągać, natomiast w ostatnim czasie w ten sposób jest zdecydowanie lepiej respektowana, przynajmniej dokładniej, bardziej praktycznie. No i tutaj jeszcze kolejny opór, gdyby wzrosty były kontynuowane, no to kolejny poziom, do którego notowania srebra mogłyby wzrosnąć, to jest gdzieś okolice 15,23 mniej więcej, 15,23, 15,25, to jest strefa, dokąd srebro mogłoby realnie wzrastać. No i sytuacja na notowaniach ropy. Na notowaniach ropy bardzo ciekawie. Już usunąłem jeden opór, co zapewne widzicie. Jak sobie oddalimy tą sytuację, to Wam pokażę, o który poziom dokładnie chodzi. Chodzi o tą strefę. Tutaj na podstawie tych trzech dołków wyznaczoną to był poziom 64,20. On został tutaj, przez chwilę był utrzymywany, później został wybity. Ostatecznie w drugiej połowie tygodnia, minionego tygodnia zostało to wszystko wybite, pojawiły się bardzo fajne, dynamiczne spadki. Szkoda, że tak, a nie wcześniej, bo ja w tym miejscu chciałem się pozycjonować pod spadki, ostatecznie sygnału nie dostałem, pozycji nie otworzyłem. W sumie dobrze, bo i tak by mnie na stop lossie pewnie wybiło. No i teraz dość ciekawie zaczyna wyglądać sytuacja, ale obserwuję ją już głównie z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, no bo na jedynce ciężko nam będzie wyznaczać jakieś konkretne poziomy wsparcia i oporu. Na H4 zdecydowanie lepiej jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz możemy zauważyć, że wskutek piątkowych spadków, szczególnie piątkowych, no ale właściwie trwających już od środy, czwartku mniej więcej, można to podciągnąć, rynek pokonał linię tendencji wzrostowej i w piątek osunął się troszeczkę poniżej takiego lokalnego poziomu wsparcia. Tu mieliśmy opór, tu mieliśmy wsparcie, więc strefa jak najbardziej istotna. Strefa, która była testowana w przeszłości kilkukrotnie i z dwóch stron, więc jak najbardziej możemy uznać, że było to istotne wsparcie. I teraz co dalej? Tak naprawdę rynek jest poniżej tego poziomu, ale nie jest jakoś znacząco poniżej. Czyli gdyby z początkiem tygodnia pojawiła się tutaj jakaś większa reakcja popytowa, to tak naprawdę to wybicie mogłoby zostać zanegowane i mogłaby tutaj pojawić się jakaś korekta wzrostowa i realne zasięgi dla tej korekty wzrostowej w moim odczuciu mogłyby być dwa. Przede wszystkim mógłby być to poziom 64,60, czyli tutaj wyznaczony na podstawie tych czterech wierzchołków, albo mogłaby to być linia tendencji wzrostowej, która została pokonana. Tu mieliśmy niewielki retest, no ale kto wie, czy rynek nie chciałby wrócić. Jeszcze sprawdźmy sobie, czy to nam by się zbiegało z jakimś mierzeniem.
No nie, za bardzo precyzyjnie nie. Natomiast na ten moment żadna reakcja popytowa większa nam się tutaj nie pojawiła. Jeżeli spadki będą na notowaniach ropy WTI kontynuowane, to teoretycznie one mogłyby sięgnąć albo okolic poziomu 60-30, albo nawet okolic poziomu 58-10. Także no miejsce dla jakiejś większej korekty na notowaniach ropy jest i no ja się spodziewam, że tutaj faktycznie jakieś większe odreagowanie może się pojawić. Widzimy, że te wzrosty trwające od grudnia nie były wcale małe i w chwili, kiedy one się rozpoczynały, ja nie wiem, ile osób gdzieś tam wierzyło, że one będą tak znaczne. Ja co prawda od dłuższego czasu mówiłem o poziomie 64,20, natomiast mówiłem o nim z takim niedowierzaniem, to znaczy wiedziałem, że to jest jeden z dwóch technicznych poziomów, jeden wcześniejszy opór był gdzieś tam 59 chyba, nie pamiętam dokładnie. Mieliśmy dwa techniczne opory, z czego ten 84,20 był tym drugim, najwyższym, ale nie do końca wtedy wierzyłem, że te wzrosty faktycznie będą w stanie tyle sięgnąć, one były w stanie sięgnąć nawet wyżej, więc teraz jakieś większe odreagowanie faktycznie mogłoby się tutaj na notowaniach ropy pojawić. No i zerknijmy sobie jeszcze na notowania indeksów. Oczywiście zaczynamy sobie tutaj od indeksu niemieckiego, indeksu DAX 30. I teraz jedna ciekawa rzecz Wam powiem, bo oczywiście zawsze, kiedy przechodzimy do DAX-a, to ja wspominam tutaj, że polecam analizy Maxa Bączkowskiego i dołączenie do jego grupy na Facebooku i na Telegramie Trading Club Szczecin, bo tam naprawdę jest potężna dawka wiedzy odnośnie niemieckiego indeksu i spółek wchodzących w skład tego indeksu. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo fajny projekt, który Max tworzy od 2 tygodni i obserwowałem ostatnio wykład Maxa na TJS-ie był, także w miniony piątek, gdyby ktoś chciał, to naprawdę polecam obejrzeć. Nie wiem, to jest bardzo obszerny materiał, ja całego nie oglądałem, natomiast można go znaleźć na Compariku, ale bardzo fajnie Max opowiada o tym, w jaki sposób warto podchodzić do analizy DAX-a i pokazuje też strony, z których warto korzystać, żebyśmy mogli znaleźć informacje, które mają realny wpływ i na DAX-a, i na spółki wchodzące w skład indeksu. Więc naprawdę dawka wiedzy potężna, zachęcam, żeby każdy sobie to obejrzał. A dodatkowo Max realizuje też teraz jeden inny projekt w ramach Comparik 24 TV. Jest live trading. Jeżeli dobrze kojarzę, to się odbywa w każdy czwartek, natomiast nie kojarzę dokładnie o której godzinie, jakoś po południu, natomiast później można sobie nagrania odtwarzać. Co tydzień Max zaprasza do studia jednego gościa i przez godzinę robią live trading. Chyba przez godzinę to trwa mniej więcej. I analizują aktualną sytuację na rynku, omawiają, w jaki sposób patrzą na ten rynek, jakie mają założenia, jakie mają cele, jak zamierzają handlować. Jeżeli pojawi się sygnał, to otwierają też pozycje, więc później, nawet jeżeli ktoś nie ma czasu śledzić na bieżąco, to ja myślę, że oglądanie czegoś takiego jest bardzo dobre, nawet później odtwarzając sobie to, żeby sprawdzić, w jaki sposób inne osoby podchodzą do tej analizy, także naprawdę polecam, żeby sobie te nagrania obejrzeć, szczególnie to piątkowe z TJS-u, bo ono naprawdę to jest spora wartość dodana dla osób, które specjalizują się w handlu na DAX-ie. Mi się to bardzo fajnie oglądało, mimo że ja na DAX-ie nie handluję, natomiast przez myśl nawet mi tak przeszło, a może by czas zacząć. Okej, natomiast wróćmy do mnie. Ja oczywiście przypominam, ja na DAX-ie nie handluję, także mówimy tutaj tylko i wyłącznie o sytuacji technicznej, tylko i wyłącznie o sytuacji technicznej samego indeksu, bez analizy spółek wchodzących w jego skład. Natomiast w moim odczuciu, mimo tego, że DAX bardzo fajnie cały czas zyskuje, to jest jeszcze miejsce, żeby on zyskiwał dalej, bo w chwili obecnej mamy wycenę na poziomie 12318. Ja najbliższy opór upatrywałbym w okolicy poziomu 12420, czyli jeszcze troszeczkę tego miejsca tutaj do wzrostu jest. Widzę, że już część osób zaczyna pisać propozycje, co będziemy mieli analizować, także wstrzymajcie się jeszcze chwileczkę, żeby mi to zaraz nie zginęło. Jak omówimy wszystkie indeksy, to wtedy posypiecie te propozycje, natomiast szkoda, żeby to mi później gdzieś zginęło. Także do poziomu 12420 w moim odczuciu nie stoi nic na przeszkodzie, żeby DAX mógł dalej rosnąć. No i kolejny opór ewentualnie dalej to jest 12573-74. Jeżeli w okolicy któregoś z nich pojawi się reakcja podażowa, no to trzeba zwracać uwagę, że realnym zasięgiem dla potencjalnej korekty mogłyby okazać się nawet okolice poziomu 12000-12010 punktów.
To jest poziom wyznaczony na podstawie ostatniego wierzchołka, wierzchołka z pierwszej połowy kwietnia bieżącego roku, więc tutaj jak najbardziej jeszcze potencjał wzrostowy jest. Idźmy dalej. Dow Jones, który spowolnił na przestrzeni ostatniego tygodnia troszeczkę, natomiast nie są to takie silne spadki, jak miały miejsce, a nie, tu też to się utrzymało. Bardzo fajnie ta sytuacja na indeksach teraz zaczyna wyglądać. Dow Jones to prawda jeszcze do ubiegłorocznych szczytów nam nie dotarł, natomiast na ten moment niewiele stoi na przeszkodzie, żeby ten poziom został przetestowany, więc tutaj potencjał wzrostowy jak najbardziej mamy. Jest to poziom 26 800, 26 820, 30 mniej więcej. Oczywiście tutaj trzeba już brać pod uwagę jakąś strefę. Technicznie też można sobie wyznaczać, tu jeden poziom mi brakuje, to go dodam. Ok, tego typu strefa też. Fajny opór, przetestowany jako wsparcie. Gdyby ktoś tak chciał sobie wszystkie wyznaczać, to myślę, że tutaj też możemy sobie taką strefę bardzo fajnie wyznaczyć. Tu był opór, tu retest i tak naprawdę potencjał wzrostowy w dalszym ciągu na Dow Jonesie jest. Przynajmniej mamy trend wzrostowy, to widać jasno, jest sekwencja. Dołek, wierzchołek, wyższy dołek, wyższy 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 wierzchołek. Jeżeli wierzchołek zostanie wybity, to będzie kolejny wyższy dołek i tak dalej. Jesteśmy w trendzie wzrostowym, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak naprawdę Dow Jones mógłby przetestować rejon ubiegłorocznych szczytów. Nasdaq to jest indeks, który już wybił te szczyty, czyli jest na najwyższym poziomie w historii swoich notowań. I tu sytuacja jest technicznie ciekawa, natomiast ciężko jest wyznaczyć teraz poziom, w okolicy którego mogłaby się pojawić jakaś większa reakcja podażowa. Pojawiła się taka w czwartek i ja osobiście, obserwując co się działo, myślałem, że dojdzie tu przynajmniej do powstania takiej korekty, że rynek wróci w rejon tego poziomu, tych poprzednich tutaj wierzchołków, czyli ostatnio pokonanego oporu, przetestuje to do drugiej strony, odrzuci i wtedy ewentualnie kontynuacja wzrostów. W piątek tak się nie stało, mimo że te spadki tam nie sięgły, w piątek znów mieliśmy wzrosty i tak naprawdę niewykluczone, że wzrosty na Nasdaqu dalej będą kontynuowane. Natomiast teraz już nie jesteśmy w stanie wyznaczyć żadnego technicznego poziomu, w okolicy którego rynek mógłby nam się zatrzymać. Myślę, że można by próbować wyznaczać sobie okrągłe poziomy, czyli jeżeli teraz mamy 7824-25, no to wyznaczyć sobie poziom 7900 bądź okrągły poziom 8000 punktów jako istotną taką psychologiczną barierę. Natomiast czysto technicznego punktu widzenia nie ma już oporu, który jesteśmy w stanie wyznaczyć, do którego rynek mógłby dotrzeć. Czyli sytuacja może za chwilę przypominać coś na wzór niedawnych notowań Palladu, gdzie rynek też był najwyżej od bardzo, bardzo dawna, czy najwyżej w historii i też dalej obserwowaliśmy jednak wzrosty. Artur, piszesz, w maju po zamknięciu miesiąca, aby świeca tygodniowa była do góry? Znak zapytania, nie rozumiem tego pytania. Maj się jeszcze nie zaczął. Natomiast na ten moment od kilku tygodni bardzo ładne wzrosty tutaj obserwujemy. Aha, ok, odpowiadałeś. I S&P 500. S&P 500, które nie wybiło jeszcze nowych szczytów, natomiast zrównało się bardzo ładnie z ubiegłorocznymi. Tutaj widzimy bardzo fajne poziom 2940, przepraszam. Bardzo fajnie rynek tutaj zakończył tydzień na najwyższym, jednym z najwyższych poziomów od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Jeżeli tylko z początkiem tygodnia nie pojawią się tutaj spadki, które no mogłyby nam otworzyć drogę do powstania przynajmniej korekty, tylko rynek będzie kontynuował wzrosty, no to będziemy mieli sytuację podobną i rynek mógłby kontynuować sobie dalej te wzrosty. Jeżeli chodzi o to, dokąd one mogłyby ewentualnie sięgnąć, no to ja mam tutaj wyznaczoną na wykresie taką psychologiczną barierę, równe 3000 punktów, okrągłe, natomiast czysto technicznie no będzie ciężko już wyznaczać kolejne opory, także potencjał wzrostowy będzie, ale już nie będzie takiego targetu, który możemy wyznaczyć, że tam mogłaby się pojawić jakaś reakcja podażowa, no to już będzie trzeba po prostu obserwować, no ale póki co, patrząc sobie na obecną sytuację na indeksach,
to wygląda to wszystko bardzo fajnie, optymistycznie i no przyznam szczerze, że gdyby ktoś mi powiedział, że tak będzie w grudniu ubiegłego roku, to chyba bym nie uwierzył w takie wzrosty. Okej, okay. Omówiliśmy wszystkie główne rynki, które zawsze omawiamy, także to jest ten czas. Śmiało piszcie na czacie, co będziemy analizowali za chwileczkę. Ja wyłączę nam mikrofon na sekundę, żeby Wam tutaj nie szumiało i jak wszystko sobie przepiszę na kartkę, to też zaraz wracam i lecimy dalej. Bogusław, bo jak przepisuję sobie to, co piszecie na czacie na kartkę, to wyłączam mikrofon na chwilę, żeby Wam nie szumiało i żebyście nie słyszeli, jak dokładnie piszę. Tutaj Łukasz jeszcze pyta chyba, czy jak broker zmienia wartość punktów swapowych, to można wykorzystać jako przewagę na rynku do handlu. Nie wiem, czy chodzi Ci o to, że swapy masz dodatnie, bo jeżeli tak, to jak najbardziej, no to jest kolejny jakiś tam Twój dochód, jeżeli handlujesz na rynku, gdzie swap jest dodatni, a nie ujemny, no to jak najbardziej to jest in plus, natomiast to się nieczęsto, nie na wielu rynkach zdarza, ale jak najbardziej. Ok, lecimy w takim razie, zaczynamy sobie od walut. Tam widziałem, że ktoś jeszcze pisał funta do dolara, kabla, natomiast to analizowaliśmy na samym początku, także nie będziemy do tego, nie będziemy już do tego wracać. Jutro rano będzie nagranie, także też wszystko będzie można sobie odtworzyć. A jeśli broker nie naliczy swapów, to to brokera bezpośrednio, także jeżeli macie jakiś problem z brokerem, no to najlepiej support i bezpośrednio do brokera. Jeżeli macie konto u jakiegoś brokera, to też w większości powinniście mieć przynajmniej jakiegoś opiekuna swojego klienta. Przynajmniej większość brokerów w chwili, kiedy zakłada się rachunek handlowy, to podsyła maila z danymi kontaktowymi do opiekuna klienta i bardzo często też ten opiekun klienta dzwoni, żeby się tam przywitać, żeby powiedzieć, że jestem opiekunem klienta i gdyby tylko miał Pan jakieś wątpliwości, pytania, to można kontaktować się ze mną i bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej. Także najlepiej bezpośrednio z takim opiekunem się kontaktować, a jeżeli nie, to z supportem. Nie wiem, o jakiego brokera chodzi, no ale ja uwielbiam tych brokerów, którzy mają czaty online na swoich stronach, bo to jest najprostsze, najszybsze, co może być. Wpisujesz i Tickmill, który jest partnerem naszych niedzielnych odpraw, tutaj akurat nie żebym robił mu reklamę, ale pisałem w kilku kwestiach, jak przygotowałem różne rzeczy dotyczące Tickmilla u nas na Comparik, to naprawdę tempo odpowiedzi na tym czacie ich przez stronę, jak się wejdzie, błysk. Naprawdę nie spotkałem się jeszcze z tak sprawną reakcją, jak jest chyba u nich, także to naprawdę zrobiło na mnie dobre wrażenie i zadawałem pytania naprawdę trudne, bo pisałem ich wizytówkę na Comparik, czyli dotyczące bezpośrednio oferty i nie tylko oferty, wszystkie rzeczy, które chciałem wiedzieć, takie, którego zwykłego Kowalskiego raczej nie do końca interesują i też pani w supporcie była mi w stanie na wszystkie pytania udzielić odpowiedzi, także naprawdę tutaj Tickmill mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, natomiast nie wszystkich brokerów testowałem, ale tu akurat mogę się wypowiedzieć, że jest to spoko. Ok, lecimy. Dolar australijski do Kanadyjczyka po kolei. Okej, okay. Jeżeli chodzi o dolara australijskiego do Kanadyjczyka, to mogliśmy tutaj zaobserwować w ostatnim czasie tworzenie się klina zwyżkującego. Nie jest to kanał równoległy, bo kąt nachylenia dolnego górnego ograniczenia jest różny. Piotr, Tickmill na chwilę obecną ma chyba najlepsze prowizje i dobre spready w normalnych godzinach handlu. A jeszcze lepsze, jeżeli dobrze kojarzę, to na rachunku VIP, jeżeli ktoś ma odpowiednio dużo pieniędzy, to na rachunku VIP w ogóle tam jest prowizja chyba 1 dolar
czy jakoś tak, naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Także no, pod względem ofertowym, jeżeli chodzi o koszty transakcyjne, to naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Jedyne co to, no, mają troszeczkę mniej instrumentów niż na przykład, nie wiem, XM, XTB chyba też ma więcej instrumentów, ale jeżeli ktoś handluje na głównych rynkach, typu pary majorsy, pary krosowe, indeksy i tam, nie wiem, ropa, złoto, srebro i tak dalej, to te wszystkie rynki w Tickmillu jak najbardziej są. Natomiast no, nie ma wszystkich, które sobie omawiamy co niedzielę na odprawach, nie? Zresztą no, żaden broker nie ma wszystkich, bo gdyby były wszystkie, to byśmy nie musieli na platformę TradingView przechodzić. No ale to już uroki tego wszystkiego. Natomiast wracając, Australijczyk do Kanadyjczyka. Mieliśmy tutaj linię tendencji, która została wybita i w piątek doszło do jej retestu. Pojawiła się tutaj pierwsza reakcja podażowa. Widać górny knot. Dodatkowo takie troszeczkę naciągane, ale jakby nie patrzeć, lokalny poziom na podstawie tych dołków można już śmiało wyznaczyć. No jeżeli tylko tu w najbliższym czasie pojawi się kolejna reakcja podażowa, no to można by się spodziewać spadków dolara australijskiego do Kanadyjczyka i takie realne zasięgi dla tych spadków ja upatrywałbym dwa. Pierwszy z nich to jest poziom 0,9414 mniej więcej, tu na podstawie tych dołków z marca i z początku kwietnia. I drugi poziom ewentualnie dla spadków to jest poziom 0,9325, czyli licząc sobie od obecnego kursu do pierwszego wsparcia mamy 56-57 pipsów, do drugiego wsparcia mamy tych pipsów 145, czyli już troszeczkę więcej. Euro do franka szwajcarskiego. Nie wiem czemu, ale czasami jak wyłączam platformę i ją włączam ponownie, to nowe analizy mi się nie zapisują, a wczytuje mi zapisane stare, więc chyba muszę zacząć to taki nawyk sobie wyrobić, żeby zapisywać te wszystkie analizy przed wyłączeniem platformy, bo mi giną. Ok, jeżeli chodzi o euro do franka szwajcarskiego, no to tu też jakby nie patrzeć, od środy obserwujemy spadki i nawet piątkowej próby jakiegoś odreagowania, jakichś wzrostów, pod koniec dnia i tak reakcja podażowa się pojawiła i mamy taki pin bar. Ja nie mówię, że prospadkowy, bo pin bar jest prospadkowy w chwili, kiedy występuje w okolicy oporu. Ten nie występuje w okolicy żadnego oporu, po prostu jest. Natomiast tu dalej w moim odczuciu jest miejsce do spadków, dla których realnym zasięgiem mogłyby okazać się okolice poziomu 1,1315, czyli od obecnego kursu licząc to jest jeszcze 45 pipsów. No i warto zwrócić uwagę, że jest to wsparcie, które występuje w okolicy mierzenia 50% korekty Fibonacciego, czyli w chwili, kiedy rynek tam dotrze, no można by się spodziewać pojawienia jakiejś reakcji popytowej. Natomiast na razie w krótkim horyzoncie czasowym ja osobiście, no wydaje mi się, że bardziej prospadkowo, przynajmniej czysto technicznie wygląda to bardziej spadkowo. I cofnijmy się jeszcze do Australijczyka i Nowozelandczyka. No tu w chwili obecnej rynek dotarł w okolice dość istotnej strefy wsparcia, znaczy strefy, która w przeszłości tu stanowiła opór, wsparcie, znowu opór, to w ogóle było formacja głowy z ramionami, o której też mówiliśmy. No i tak naprawdę ta strefa, mamy tu jeszcze mierzenie 38,2 korekty Fibonacciego. Póki co nie pojawiła się żadna większa reakcja popytowa, natomiast gdyby taka się pojawiła, to można by się tu spodziewać jakiegoś odreagowania i nie mówię, że od razu wzrostów, ale może jakaś korekta przynajmniej niewielka albo wąska konsolidacja by się pojawiła. Natomiast jeżeli to wsparcie zostanie pokonane, no to rynek mógłby się osunąć w okolice poziomu 1,045. Mamy tu też mierzenie 61,8, czyli złotą proporcję korekty Fibonacciego z całego tego wcześniejszego ruchu spadkowego, wzrostowego, przepraszam. No i licząc od obecnego poziomu, to jest 120 pipsów prawie, więc zasięg całkiem, całkiem spory, jeżeli chodzi o potencjalne spadki.
jeżeli chodzi o euro do dolara kanadyjskiego, to możemy tutaj zaobserwować w ostatnim czasie taką formację trójkąta równoramiennego. Linia tendencji wzrostowej, linia tendencji spadkowej jako dolne i górne ograniczenie. Górne zostało przetestowane i odrzucone w minioną środę i od tego czasu obserwujemy spadki. I tak naprawdę, jeżeli tylko te spadki będą kontynuowane, no to rynek mógłby się osunąć gdzieś w okolice poziomu 1,4940, czyli od obecnego kursu to jest niespełna 50 pipsów potencjalnych spadków. No i wtedy pytanie, co się tutaj wydarzy, bo to jest poziom, który był testowany, tutaj stanowił dołek, tu też nie do końca, ale jakiś test moglibyśmy uznać. Kolejny test, no i tak naprawdę na ten moment ta linia tendencji wzrostowej pozostaje niepokonana, więc niewykluczone, że tu znów w jej okolicy pojawi się jakaś reakcja popytowa, natomiast na ten moment jednak prospadkowo raczej to wygląda, podobnie jak na euro do franka szwajcarskiego, tak na euro do Kanadyjczyka, jednak spodziewałbym się jakichś spadków. Jeszcze sprawdźmy sobie na euro do jena, choć mówiłem, że tutaj no, pary z jenem nie są preferowanymi instrumentami na najbliższy tydzień, ale tu również sytuacja wygląda jednak bardziej prospadkowo. Szkoda tylko, że ta korekta wzrostowa, która tutaj, to jest interwał 4-godzinowy, przejdźmy sobie może na D1, no widzimy, do jakiego poziomu zmierzamy. Szkoda tylko, że te wzrosty tutaj nie sięgnęły okolic ostatnio pokonanego poziomu, czyli gdzieś tam 124,88. Natomiast pod koniec piątkowej sesji znów pojawiła się reakcja podażowa i tak naprawdę, jeżeli euro dalej będzie się osłabiać, na w przypadku innych par walutowych jednak bardziej prawdopodobne jest dalsze osłabienie europejskiej waluty, no to tutaj notowania mogłyby dotrzeć w okolice poziomu 123,82. To jest dolne ograniczenie trwającej właściwie od początku roku niemalże, od 8 stycznia przyjmijmy, trwającej od 8 stycznia konsolidacji, dolne ograniczenie, górne, dolne, no do górnego tutaj rynek dwukrotnie nie dochodził, natomiast to dolne było testowane częściej i też widać reakcja popytowa, tu też reakcja popytowa, tu też bardzo fajna zresztą świeca pin bar powstała, więc tak naprawdę ten potencjał spadkowy na ten moment wynosi około 55-60 pipsów, no i niewiele wskazuje, żeby nagle te spadki nie miały tutaj dotrzeć. I jeszcze funta do jena też ktoś tutaj zaproponował. A funt do jena już w chwili obecnej testuje dolne ograniczenie trwającej od pewnego czasu konsolidacji. W piątek możemy powiedzieć, że okej, w piątek pojawiła się reakcja popytowa, natomiast ona jest bardzo, bardzo niewielka i ja bym nie uznawał jej jako sygnał do potencjalnego odrzucenia tego wsparcia. Raczej bym się spodziewał, że nawet jeżeli tutaj coś się pojawi, to może jakaś forma korekty, natomiast na ten moment bardziej prawdopodobne jest chyba potencjalne pokonanie tego poziomu, bo żadnej reakcji tutaj nie mieliśmy. Ja przypomniałem sobie właśnie to, co mówiłem w przypadku funta do dolara, czyli kabla, tam spodziewałem się potencjalnej korekty wzrostowej, ale korekty, zaznaczam, że to raczej w formie korekty miałoby tam występować. No i tutaj, gdyby taka korekta się pojawiła, to rejon dla wzrostu, potencjalny zasięg to są okolice poziomu 145.00. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy to jest opór, który zbiega się z jakimś mierzeniem Fibonacciego. Bardzo ładnie, mierzenie 38,2 korekty Fibonacciego z ostatniego ruchu spadkowego. Tak więc gdyby na notowaniach funta pojawiły się jakieś wzrosty, korekta, retest, odrzucenie i wtedy ewentualnie kontynuacja spadków. Ok, spójrzmy na notowania kawy. Chociaż notowania kawy nie wyglądają zbyt interesująco w ostatnim czasie, z racji tego, że rynek pokonał dość istotną strefę, znaczy pokonał. To jest poziom, który był testowany po raz ostatni w roku 2006, w
wcześniej w 2005 też jako wsparcie. Natomiast to jest widok z punktu widzenia interwału miesięcznego. A z punktu widzenia interwału miesięcznego, no nie jesteśmy w stanie określić, że to jest poziom 95-80 albo 95-70. Teoretycznie cały poziom jako jedną wielką, szeroką strefę musielibyśmy uznać i ciężko jest zrobić analizę na jakichś niższych interwałach. Schodząc sobie na D1, już jesteśmy w stanie troszeczkę bardziej doprecyzować poziom, bo widzimy, że on był testowany we wrześniu ubiegłego roku i później był testowany w pierwszej połowie marca tego roku. Tu było jedno fałszywe wybicie, ono dość szybko zostało zanegowane. No i teoretycznie u mnie ten poziom jest w wysokości 95-81. Natomiast rynek w dalszym ciągu utrzymuje się poniżej. Teraz obserwujemy jakąś formę konsolidacji. Taki ruch boczny przez ostatni tydzień miał tutaj miejsce. I dopóki jesteśmy poniżej tej strefy, to w moim odczuciu notowania kawy dalej są pod silną presją podaży i tak naprawdę droga do dalszych spadków pozostaje otwarta, tym bardziej, że jakby nie patrzeć, jesteśmy w trendzie spadkowym. Impuls, korekta, kolejny ruch spadkowy i jest ta sekwencja. Wierzchołek, dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek, wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek i tak dalej. Ta sekwencja coraz niższych dołków, wierzchołków tutaj jest, więc na ten moment obecny trend to jest trend spadkowy. Może jeszcze pokusiłbym się o wyznaczenie tego typu linii trendu spadkowego i zobaczymy, czy ona będzie przez rynek respektowana. Natomiast rynek jest poniżej, więc to też jednak w dalszym ciągu jeszcze wywiera presję podażową. Ok, notowania Palladu. No i notowania Palladu wybiły nam w piątek górą z trwającej od pewnego czasu, od marca tutaj, konsolidacji. Górne ograniczenie tej konsolidacji to jest poziom 38,2 korekty Fibonacciego z wcześniejszych spadków. No jednak ta dynamika wzrostów była tutaj całkiem spora i tak naprawdę w najbliższym czasie, no też rynek, oddalmy sobie może to troszeczkę, ok. No, w chwili obecnej mamy wycenę na poziomie 1452, a na poziomie 1460, nawet troszeczkę poniżej, mamy pierwszy istotny opór, więc tutaj ten potencjał wzrostowy nie jest aż taki wielki. I jeżeli tylko w okolicy tego najbliższego oporu pojawi się jakaś reakcja podażowa, to tak naprawdę można by się spodziewać korekty i retestu tego ostatnio pokonanego poziomu. Sprawdźmy sobie tylko, czy on się będzie z czymś zbiegał. No, w zależności, gdzie tutaj rynek się zatrzyma, to wsparcie mogłoby się znajdować w okolicy mierzenia 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego, natomiast to jest jeszcze na ten moment troszeczkę zbyt dalekie wybieganie w przyszłość, bo jeszcze te wzrosty się nie zatrzymały. No ale gdyby się zatrzymały, to faktycznie jakaś korekta i retest poziomu 1408 mógłby faktycznie się tutaj pojawić, a jeżeli jednak wzrosty będą na Palladzie kontynuowane, to kolejny opór, na który warto zwracać uwagę, mamy w wysokości no troszeczkę poniżej 1500, 1498-99 mniej więcej, to jest strefa, którą też warto mieć wyznaczoną. To jest kakao. No i tutaj bardzo fajne, dynamiczne spadki nam się pojawiły z początkiem tego minionego tygodnia, natomiast od czwartku już obserwujemy wzrosty.
Nie wiem, czy wyznaczony w ten sposób poziom będzie miał jakieś większe znaczenie dla rynku, ale zaryzykujmy. No można by powiedzieć, że w chwili obecnej testujemy lokalny poziom oporu, ale żadnej reakcji podażowej jeszcze tutaj nie mamy, więc no też jeżeli ta strefa zostanie pokonana, to tak naprawdę wzrosty mogłyby być dalej kontynuowane w okolice kolejnych technicznych poziomów oporu, ale warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że mimo że nie pojawiła się jak dotąd jeszcze żadna reakcja podażowa, to nie jest wykluczone, że ona się nie pojawi, bo tu rynek potrafił zmieniać swoje nastawienie bardzo dynamicznie. Tu też z jednej strony wzrosty bardzo dynamiczne, obok pojawiła się jakaś świeca i zaraz mamy spadki. Tu również dość dynamiczny ruch i zaraz zmiana. Tu bardzo fajne dynamiczne wzrosty, cztery świece takie boczne, małe i zaraz luka spadkowa i zjazd w dół, więc tak naprawdę to, że na ten moment żadna reakcja jeszcze się podażowa nie pojawiła, to nie znaczy, że ona się nie pojawi z początkiem kolejnego tygodnia, natomiast sytuacja techniczna, no ciężko tutaj w jakikolwiek sposób się wypowiadać, bo bardzo ciężko jest tutaj wyznaczyć poziomy, które byłyby przez rynek respektowane. Nie wiem, czy może gdybyśmy porwali się na wyznaczanie kanałów. No z kanałami też ciężko. Tu się nie spina. Tak też jakieś tutaj fałszywe wybicia jeszcze są, więc no z kanałami też jest ciężko. Bardzo ciężko tu jest wyznaczyć jakieś techniczne wsparcie i opory, które byłyby tak fajnie, precyzyjnie respektowane, bo albo rynek tak jak tu nie dociera do poziomu, albo tak jak tu go fałszywie wybija. Tu znowu żadnej jakiejś turbo istotnej strefy nie mieliśmy, także ta sytuacja mało interesująca, przynajmniej dla mnie technicznie, jeżeli chodzi o kakao. Pszenica. Notowania pszenicy bardzo fajnie tutaj zrealizowały zasięgi, o których mówiliśmy chyba 2-3 tygodnie temu, jeżeli dobrze kojarzę. W chwili, kiedy rynek tutaj odrzucał nam tą strefę 38,2, tą pomarańczową strefę oporu, tu podwójny wierzchołek powstał, on w tym miejscu został potwierdzony i tak naprawdę rynek osunął się nie tylko w rejon linii tendencji wzrostowej, którą można sobie zaobserwować z punktu widzenia interwału, no właśnie, tygodniowego, ale zawsze jak przechodzę na pszenicę, to coś tu się dzieje, także poszukajmy jeszcze raz jej. Okej. Także rynek dotarł w rejon linii tendencji wzrostowej. To jest linia, którą rysujemy od dołków, począwszy od końcówki sierpnia 2016 roku. I warto zwrócić uwagę, jak często ona, może nie często, ale jak ile razy była testowana. I za każdym razem pojawiła się tutaj jakaś reakcja popytowa. Taka pojawiła się też w pierwszej połowie marca i podobna, no mniejsza na ten moment, ale pojawiła się już teraz. Tak więc jeżeli tylko to wsparcie po raz kolejny zostanie odrzucone, to tak naprawdę można by się spodziewać ponownych wzrostów na notowaniach pszenicy. Przynajmniej jesteśmy w okolicy naprawdę istotnej strefy, bo mimo że to jest kąt nachylenia, nie jest jakiś wielki, nie możemy powiedzieć, że to jest linia trendu, jakiejś tam tendencji najwyżej, no to jednak jest przez rynek respektowana od 2016 roku i jeszcze nigdy nie została wybita. Jakieś tam cienie, no to owszem, bo to jest wykres tygodniowy, więc dziwne, żeby to działało jakoś super precyzyjnie. Natomiast jakby nie patrzeć, linia bardzo, bardzo fajna, bardzo istotna. Jeżeli zostanie odrzucona, no to można by się spodziewać jakiegoś odreagowania, jakichś wzrostów, być może znowu w okolice tej pomarańczowej strefy i wtedy doszłoby tutaj do tworzenia się formacji trójkąta prostokątnego. Horyzontalne, górne ograniczenie, linia tendencji stanowiąca dolne ograniczenie, no i wybicie w którąś ze stron mogłoby określić przyszły kierunek ruchu. Natomiast na ten moment, no, ryzykownym byłoby stwierdzenie, że to wsparcie zostanie pokonane. Owszem, takie prawdopodobieństwo istnieje, natomiast
Od 2016 roku pokonane ono nie było, więc na ten moment też być może jakieś odreagowanie, jakieś wzrosty jeszcze nam się tutaj na notowaniach pszenicy pojawią. Dolar do liry tureckiej. Sytuacja, która jest mało ma wspólnego z sytuacją techniczną, no bo tu bardzo dużą rolę odgrywa kwestia związana z sytuacją gospodarczą w Turcji, bo to bezpośrednio oddziałuje na notowania liry tureckiej. A ta sytuacja gospodarcza nie jest wcale zbyt optymistyczna, no i to widać, bo dolar zyskuje, zresztą dolar ostatnie dwa tygodnie ma bardzo udane, biorąc do tego słabą sytuację gospodarczą w Turcji, to już w ogóle mieliśmy takie combo dobra waluta versus zła waluta, no i te wzrosty były jakie były, bardzo ładne, dynamiczne, no i notowania wzrosły do dolara, do liry tureckiej, wzrosły do najwyższego poziomu od pierwszej połowy października ubiegłego roku, czyli no tu od dawna, można powiedzieć, że śmiało, że od dawna, natomiast co dalej? Jeżeli, oczywiście warto zwrócić uwagę, że rynek pokonał dość istotny opór w wysokości 5,80, mniej więcej 5,80, poziom, który tu stanowił wsparcie, później tu był oporem, tu znowu był oporem, tu znowu i został pokonany, ale w dalszym ciągu nie został jeszcze przetestowany od drugiej strony, czyli gdyby nagle pojawiła się jakaś korekta, to faktycznie rynek w okolice 5,80 mógłby nam się cofnąć i ta strefa mogłaby zostać przetestowana. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, no to najbliższy opór, na który warto zwracać uwagę, w moim odczuciu jest dopiero w wysokości 6,16, czyli tego miejsca od obecnego poziomu, ja nie wiem, czy jest sens to mówić w ogóle w pipsach, bo to jest 2370 pipsów, więc w ogóle, no to jest para egzotyczna, więc zasięgi w pipsach będą zupełnie inne, no ale faktycznie miejsce jest i nawet jeżeli spadki się pojawią, to raczej chyba w formie korekty do 5,80. FTSE 100 OK, jeżeli chodzi o brytyjski indeks, no to tutaj widzimy, że 23, czyli w miniony wtorek, w minioną środę 24 pojawiła się reakcja podażowa. Mimo że rynek nie dotarł w okolice żadnego technicznego oporu, no bo wzrosty zatrzymały się nieco poniżej 7470, a techniczny opór mamy dopiero w okolicy 7510 mniej więcej, no to obserwowaliśmy tutaj spadki. Gdyby ta tendencja spadkowa była kontynuowana, to oczywiście realnym zasięgiem, takim nie zagrażającym jakimś tam dalszym wzrostem, tylko po prostu zasięgiem możliwej korekty, byłyby okolice poziomu 7270 plus minus i to jest poziom, który zbiega się bardzo fajnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego. Jest to poziom, który już we wrześniu ubiegłego roku był testowany jako wsparcie, później tu był testowany jako opór, więc faktycznie dla realnych spadków mierzenie 50% z tego ostatniego impulsu spadkowego mogło być realne, ale tak jak mówię, na ten moment raczej byłaby to forma korekty i tak miejsce do dalszych wzrostów tutaj pozostaje na UK 100 otwarte. Euro do korony norweskiej.
Okej, okay, jeżeli chodzi o euro do korony norweskiej, to w chwili obecnej rynek dotarł w czwartek, no i w piątek też się utrzymuje w okolicy linii tendencji spadkowej. Można by powiedzieć, że jest to górne ograniczenie kanału, nie kanału, tylko klina zniżkującego. Tutaj mamy dolne ograniczenie, górne ograniczenie formacji. Natomiast mimo, że w czwartek pojawiła się tutaj pierwsza większa reakcja podażowa, zresztą fajnie to widać na niższym interwale, no to jednak w piątek wzrosty dalej były kontynuowane i tydzień kończymy bardzo blisko tego oporu, co gdzieś tam może zwiększać prawdopodobieństwo jego ewentualnego wybicia. Gdyby tak się stało, to jednak droga do wzrostów nie musiałaby być otwarta bardzo daleko, bo kolejny opór, w moim odczuciu, chyba nawet troszeczkę ważniejszy, bo to jest linia tendencji, testy 2 na podstawie dwóch wierzchołków. Tutaj mamy bardzo precyzyjne testy, no 3, gdybyśmy to zaliczyli też to nawet 4 testy. Jest to poziom 9,71. 9,71, myślę, że warto tą strefę mieć na swoim wykresie, bo jeżeli wzrosty na EuroNOK będą kontynuowane, to być może tu pojawi się jakaś reakcja podażowa, także tego potencjał wzrostów 325-330 pipsów mniej więcej, także jak na parę egzotyczną to nie jest wcale bardzo dużo, zresztą widać, że to jest zmienność nawet nie jednego dnia właściwie. USD ZAR. No i tu podobnie jak na Majorsach, czyli poniedziałek, wtorek, środa dolar zyskiwał na wartości, czwartek, piątek już mieliśmy rozpoczętą potencjalną korektę i szkoda tylko, że te wzrosty nie dotarły w okolice poziomu 14,63, 14,62, 63, bo to jest techniczny poziom oporu wyznaczony na podstawie dwóch ostatnich wierzchołków. Teraz rynek no, domknął, możemy powiedzieć, że domknął tutaj lukę z przełomu marca-kwietnia. Luka spadkowa została już w całości, w pełni domknięta. Pojawiła się reakcja podażowa i tak naprawdę, jeżeli tylko faktycznie dolar miałby wykonać jakąś korektę spadkową i miałby się osłabiać, no to realnym zasięgiem dla tych spadków mogłyby okazać się nawet okolice poziomu 14,14 i mierzenia 61,8, czyli złotej proporcji korekty Fibonacciego. To jest poziom, który tu stanowił opór, tu stanowił wsparcie, znowu stanowił wsparcie. Tu też jakaś reakcja się pojawiła, tu był jego retest. Czyli tak naprawdę 14,14 to jest dość realna strefa do przetestowania, 230 pipsów poniżej. Także ta korekta całkiem spora by tutaj była, ale no, to jest realny zasięg. Przynajmniej czysto technicznie bliżej żadnego poziomu ja nie widzę. A biorąc pod uwagę dzienną zmienność, no to jest tak naprawdę kwestia 2, może 3 dni. Czyli faktycznie, gdyby taka zmienność się utrzymała, to w środę przed decyzją monetarną Rezerwy Federalnej faktycznie ten poziom mógłby zostać przetestowany od drugiej strony i wtedy decyzja Fedu mogłaby go w jakiś sposób ewentualnie odrzucić. I Eurozar. No tu już jest lepiej, bo testujemy w chwili obecnej techniczny poziom oporu i w czwartek pojawiła się reakcja. Sprawdźmy, czy to się jeszcze z czymś zbiega. Mamy 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego. Luka tu co prawda nie została domknięta, trochę nam zabrakło, natomiast jeżeli tylko ten opór zostanie odrzucony, no to w najbliższym czasie można by się spodziewać nawet dalszych spadków wspólnej waluty i tutaj realnym zasięgiem mogłyby okazać się okolice linii tendencji wzrostowej. To jest linia, interwał dzienny i linia wyznaczona na podstawie doków począwszy od drugiej połowy lutego 2018 roku, później końcówka maja ubiegłego roku i ostatnio linia tendencji była testowana na przełomie stycznia i lutego tego roku. Także trzy testy, za każdym razem jakaś reakcja podażowa się pojawiała i nawet gdyby spadki tu były kontynuowane, to faktycznie dotąd rynek mógłby się osunąć i znowu mogłaby się pojawić jakaś reakcja popytowa. Ropa Brent. Omówiliśmy sobie już WTI wcześniej, ale tu jeszcze ktoś pisał o Brent, także też sobie sprawdźmy. I to jest chyba sytuacja obecna.
Tak, 26, także to jest sytuacja obecna. I teraz na ropie WTI rynek pokonał techniczny poziom wsparcia, już jest poniżej, natomiast tu w dalszym ciągu widzimy strefa, która tu była testowana, opór, wsparcie, znowu wsparcie, nie wiem, czy jak oddalimy, więcej tych testów było, to teraz jednak rynek w dalszym ciągu utrzymuje się jeszcze powyżej. To jest poziom 70,65, czyli jeszcze prawie dolar, 90 centów dokładnie powyżej tego poziomu jesteśmy. No i nie wiem, czy jakąś linię trendu będziemy w stanie tu wyznaczyć dodatkową. Okej, okay, kanał nam z tego nie wyjdzie, natomiast no, w najbliższym czasie dalej można by się spodziewać spadków, bo one były bardzo dynamiczne, więc teoretycznie rynek mógłby się osunąć albo właśnie w okolice poziomu 70-65, albo w okolice linii tendencji wzrostowej. Ona tutaj była testowana 1, 2, 3, 4, 5 raz, 5 razy, także szósty test mógłby się odbyć, ale gdyby on się odbył, to prawdopodobnie poniżej tego poziomu, czyli gdzieś w wysokości 70 dolarów ewentualnie takiego testu można by się spodziewać. A jeżeli te spadki będą jeszcze większe, no to tu myślę, że trzeba by było wyznaczyć sobie techniczny poziom wsparcia w wysokości 68,30 na podstawie tutaj wierzchołków z drugiej połowy marca bieżącego roku. Także tak jak w WTI, tak na ropie Brent też jeszcze potencjał spadkowy jest, choć warto obserwować, co się będzie działo tutaj w okolicy poziomu 70-65, bo to jest, no jakby nie patrzeć, jeden z najistotniejszych poziomów na całej skali. On był testowany 1, 2, 3, 4 razy i tu piąty raz, teraz szósty test będzie, także strefa bardzo istotna, właściwie testowana od drugiej połowy 2017 roku, więc też bardzo ważna strefa. Dolar do korony norweskiej. Ok, patrząc na notowania dolara do korony norweskiej, no to możemy zauważyć, że od połowy listopada ubiegłego roku rynek porusza nam się w trendzie horyzontalnym, taką dość szeroką konsolidację mamy pomiędzy 8,42 a 8,78, 8,80 właściwie nawet. No i jedna rzecz, która nie jest do końca techniczna, to jest to, że górne ograniczenie nie jest testowane za każdym razem, czyli nie każde wzrosty docierają w rejon górnego ograniczenia tej konsolidacji. Tutaj widzieliśmy, że rynek zatrzymał się wcześniej, tu też zatrzymał się wcześniej i tak naprawdę teraz też jakaś korekta mogłaby się w najbliższym czasie pojawić, przynajmniej biorąc pod uwagę to takie ogólne nastawienie na notowaniach dolara amerykańskiego, więc gdyby jakaś korekta nam się tutaj pojawiła, to realnym zasięgiem w moim odczuciu mogłyby okazać się okolice poziomu 8,6240, poziom wyznaczony na podstawie tutaj wierzchołków z końcówki marca i początku kwietnia bieżącego roku. Jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy on się będzie zbiegał z jakimś mierzeniem korekty Fibonacciego, najlepiej z 38,2, bo takie mierzenia na Majorsach nam się zbiegały, no, troszeczkę daleko. Także nie zbiega nam się za bardzo z niczym, ale nawet jeżeli spadki się pojawią, to w moim odczuciu mogłyby one okazać się po prostu korektą, a rynek i tak docelowo mógłby wzrosnąć w okolice 8,80, no bo też mówimy o tym na Majorsach, też mówiliśmy,
że dolar może gdzieś tam z początkiem tygodnia jakąś korektę wykonać, ale docelowo dalej pozostaje w trendzie wzrostowym dolar amerykański, więc czemu w przypadku korony norweskiej miałoby tutaj wyglądać to inaczej? Ok, kontrakty terminowe na emisję CO2. Przejdźmy sobie może na D1. Ok. No i na D1 widzimy, że rynek nie dotarł w okolice kolejnego oporu. Poziom 29 to jest opór, o którym mówiliśmy. Nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, czy mówiliśmy o tym w miniony wtorek. Ale poziom 29 to był kolejny techniczny opór wyznaczony z punktu widzenia interwału miesięcznego, bardzo fajnie go widać. Poziom testowany w na przestrzeni 2005 do 2008 roku, trzykrotnie testowany. Natomiast te wzrosty ostatnie tam nie dotarły i pojawiły się tutaj spadki, więc w najbliższym czasie można się spodziewać retestu ostatnio pokonanego oporu. Ten ostatnio pokonany opór to jest poziom 25,50. On był testowany też tutaj jeden raz, drugi, trzeci został pokonany, jeszcze nie było retestu, więc tak naprawdę w chwili obecnej mamy wycenę 25,78, więc to już jest tak naprawdę bardzo, bardzo blisko i podejrzewam, że ta strefa zostanie przetestowana. Pozostaje tylko pytanie, czy w jej okolicy pojawi się jakaś większa reakcja popytowa, która będzie w stanie tą strefę odrzucić i otworzyć drogę do dalszych wzrostów, bo jeżeli nie, jeżeli jednak te spadki będą na tyle dynamiczne, że wsparcie zostanie pokonane, no to wtedy rynek mógłby osunąć się nawet w okolice 23,45. Taka strefa buforowa pomiędzy 24,05 a 23,45. Myślę, że taką strefę pomiędzy tymi dwoma poziomami warto by było mieć na swoim wykresie wyznaczoną. Jeszcze możemy ewentualnie sprawdzić, czy to nam się będzie z jakimś mierzeniem Fibonacciego zbiegać. Tu bierzemy sobie... No tak, mielibyśmy tutaj górne ograniczenie strefy z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego by nam się zbiegało. Natomiast tak jak mówię, pierwsza kwestia to jest 25,50. To jest najbliżej położony poziom wsparcia i prawdopodobnie on zostanie z początkiem tygodnia przetestowany. I sprawdźmy jeszcze sobie kontrakty terminowe na sok pomarańczowy. Na sok pomarańczowy, jakby nie patrzeć, jest tutaj dalej w trendzie spadkowym. Był we wtorek i w dalszym ciągu tutaj jednak ta sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. Tu chyba na tygodniówkę byśmy musieli na chwilę przejść. Tak. No i widzimy, że rynek się nie zatrzymał. Czyli mieliśmy techniczną strefę wsparcia gdzieś pomiędzy 102 a 105. Teraz mamy wycenę 99,80. To są no, jedne z najniższych poziomów od maja 2012 roku i tak naprawdę jeżeli tylko spadki będą kontynuowane i wybijemy poniżej te dołki z maja, no to kto wie, czysto technicznie spadki mogłyby sięgnąć nawet rejonu 66. Bardzo, bardzo odległy poziom, no ale czysto technicznie ewentualnie jeszcze 90 na podstawie dołków z września 2009 roku, tak więc i tak sytuacja ogólna wygląda bardziej prospadkowo i niewiele tutaj wskazuje, żeby coś nagle miało się wydarzyć, ale przypomnę to, co mówiłem ostatnio, że w przeszłości też nie zawsze było wiadomo, że coś się musi wydarzyć. Tu bardzo dynamiczne spadki, właściwie żadnej reakcji popytowej większej nie mieliśmy, przynajmniej żadnej formacji świecowej, która mogłaby sygnalizować potencjalną zmianę nastawienia rynku, a rynek po prostu zawrócił, rozpoczęły się wzrosty. Podobna sytuacja tutaj. Rynek dotarł, zamknął tygodniówkę na tygodniowym minimum, po czym nagle rozpoczęły się wzrosty. Tu faktycznie była świeca, bardzo fajna pin bar, natomiast tu kolejny test i już znowu bardzo fajne spadki, zamykamy się, po czym nagle rozpoczynamy
wzrosty. Więc tu też nie jest powiedziane, ok, teraz są spadki, ale nie wiemy, czy za chwilę rynek się nie otworzy gdzieś tam luką wzrostową i nagle nie będzie odbicia. Także ta sytuacja, można powiedzieć, że poziom jest istotny, natomiast rzadko kiedy pojawia się formacja świecowa, która faktycznie wskazuje na jego jakieś odrzucenie. Raczej po prostu to odrzucenie ma miejsce, ale nic tego nie sygnalizuje wcześniej, więc pod względem inwestycyjnym nie jest to zbyt interesujący rynek, przynajmniej dla osób, które handlują czysto technicznie. No i spójrzmy sobie na kalendarz makro na najbliższy tydzień. Co my tutaj mamy, co nas czekać będzie, na co warto zwracać uwagę. Tak jak wspomniałem, Japonia, dzień wolny i tutaj Japonia będzie miała dzień wolny przez cały tydzień, więc tutaj na notowaniach z jenem japońskim naprawdę trzeba uważać, co się będzie działo. Natomiast jeżeli chodzi o inne sytuacje, no to poniedziałek wygląda dość spokojnie, tutaj żadnych jakichś wielkich, istotnych, super publikacji nie będzie. We wtorek też dość spokojnie, ale już kilka publikacji, na które warto zwrócić uwagę, się pojawi, między innymi raport z rynku pracy w Niemczech, czyli osoby handlujące na euro i osoby handlujące na DAX-ie. Faktycznie tutaj raport z rynku pracy w Niemczech o godzinie 9.55 mogą uważnie obserwować. Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką o 10.00, to Główny Urząd Statystyczny przedstawi najnowszy raport kwietniowy dotyczący inflacji konsumenckiej, czyli wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. No i tu prognozy widać dość optymistycznie wypadają, a o 11.00 poznamy PKB kwartalne ze strefy euro i poznamy też dane dotyczące stopy bezrobocia. Ono oczywiście ma się utrzymać, ale PKB ma, mimo tych takich prognoz spowolnienia gospodarczego i tego wszystkiego, co się globalnie dzieje, no to widzieliśmy w minionym tygodniu bardzo dobre dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach i tu prognozy też nie są wcale najgorsze, są lepsze niż były przed kwartałem, czyli też nie ma wcale jakiejś wielkiej tragedii. Zdecydowanie gorzej już prezentuje się PKB w przypadku Kanady, no bo mieliśmy wcześniej wzrost na poziomie 0,3%, wzrost miesięczny, a tutaj za luty prognozy wzrost na poziomie 0,1%, czyli już zdecydowanie wolniej. No i ostatnia, jedna z ostatnich publikacji, to jest wskaźnik zaufania konsumentów. To raczej nie jest publikacja, która wywoła nam ponadprzeciętną zmienność na rynku, natomiast ja sobie ją lubię czysto z ciekawości gdzieś tam obserwować, ale raczej na rynku żadnych fajerwerków ta publikacja nie wywołuje, ewentualnie później przemówienie prezesa Banku Kanady. Staszek pyta, czy były już kontrakty na amerykańskie indeksy. Tak, jeżeli chodzi o kontrakty na amerykańskie indeksy, to omawiamy to zawsze w pierwszej godzinie spotkania. Zazwyczaj zaczynamy gdzieś około godziny 21.40, 21.50 mniej więcej. To jest ta pora, kiedy omawiamy wszystkie indeksy, także jutro na nagraniu myślę, że szukaj okolic 40-50 minuty nagrania i tam będzie wszystko omówione. I środa. Środa, która w Niemczech, w Polsce, w Szwajcarii, no i teraz też w Japonii, to jest dzień wolny, natomiast rynki nie próżnują i tutaj już 45 minut po północy, czasu polskiego oczywiście, poznamy raport z rynku pracy w Australii, w Nowej Zelandii, przepraszam, zmianę zatrudnienia i stopę bezrobocia. Szacuje się, że zatrudnienie w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosło o 0,5%, i dzięki temu stopa bezrobocia miałaby się osunąć z 4,3% do 4,2%, czyli sytuacja jak najbardziej dla Nowozelandczyka dobra. Warto też wziąć pod uwagę, że będzie to pierwszy dzień nowego miesiąca, a w związku z tym poznamy wskaźniki PMI przemysłowe. W tym przypadku głównie poznamy je z Wielkiej Brytanii, ze strefy euro. Ta publikacja została przeniesiona na kolejny dzień, na czwartek, natomiast z Wielkiej Brytanii jak najbardziej wskaźnik PMI poznamy i tutaj prognozy widać są gorsze. Co prawda wskaźnik dalej utrzymuje się powyżej tej takiej istotnej bariery 50 punktów. Dopóki PMI jest powyżej 50 punktów, no to mówimy o tym, że dany sektor gospodarki się rozwija. Szybciej bądź wolniej, ale się rozwija, nie ma recesji. Także na ten moment możemy powiedzieć, że gospodarka brytyjska się rozwija, natomiast widać, że ta dynamika tego wzrostu jednak jest coraz mniejsza, coraz wolniejsza. O 14.15 poznamy zmianę pozarolniczego zatrudnienia Instytutu ADP i to jest raport, który dla większości osób jest takim prognostykiem przedpiątkowym non-farm payrolls.
te publikacje nie zawsze są ze sobą jakoś spójne, natomiast to jest już jakiś taki punkt wyjścia, czego ewentualnie można się spodziewać w piątek. No też warto pamiętać, że ubiegłomiesięczny wynik był bardzo, bardzo słaby. Tu mieliśmy 129 tysięcy, teraz prognozowane jest 181, czyli już zdecydowanie, zdecydowanie lepszy rezultat. Będziemy mieć też PMI, ale tu już od Instytutu ISM są ważniejsze. Jeżeli chodzi o paczkę danych ze Stanów, 15.45 i 16.00, to są dwa raporty dotyczące wskaźnika PMI, natomiast w przypadku Stanów ważniejsze są te publikowane przez Instytut ISM, je poznajemy zawsze o godzinie 16.00, no i tu prognozowane jest no niewielkie spowolnienie, z 55,3 do 55, także nie ma tragedii, no i jak co środę o 16.30 poznamy też dane dotyczące zapasów ropy, ale no tu na prognozy naprawdę nie ma co zwracać uwagi, bo one zawsze się rozjeżdżają prawie maksymalnie, więc po prostu trzeba czekać, natomiast prognozami samymi bym się raczej nie przejmował. A najważniejsze wydarzenie dnia, dopiero godzina 20 i decyzja monetarna Rezerwy Federalnej. No prawdopodobnie stopy pozostaną utrzymane na obecnym poziomie, także tutaj niczego specjalnego raczej się spodziewać nie ma, co? Natomiast ciekawe, co się dowiemy w trakcie konferencji prasowej, czyli godzina 20.30, konferencja prasowa z udziałem prezesa Fedu. No to jest ten okres, kiedy faktycznie w notowaniach dolara amerykańskiego jakaś większa zmienność może się pojawić i później jeszcze polos z Banku Kanady o 22.15. Czwartkowa sesja będzie ciekawa, bo wraca Polska i wracają inne rynki europejskie, które w środę miały wolne. I widzimy, że te wskaźniki PMI, które zazwyczaj poznajemy w pierwszy dzień roboczy miesiąca i w środę ich nie było, to będziemy je poznawać właśnie w czwartek. Więc czwartkowe przedpołudnie będzie dość mocno obfitowało w dane. Już o 8 sprzedaż detaliczna w Niemczech się pojawi, później sprzedaż detaliczna w Szwajcarii. Wskaźnik PMI dla przemysłu, czyli ten, który poznajemy w pierwszy dzień roboczy miesiąca, o 9 będzie z Polski, później będzie o 9.55 z Niemiec, o 10 ze strefy euro, o 10.30 będzie PMI budowlane z Wielkiej Brytanii, bo przemysłowe poznajemy w środę, w czwartek będzie budowlane, tak więc to przedpołudnie czwartkowe naprawdę zapowiada się dość interesująco. Natomiast i tak zdecydowanie ważniejsze będzie decyzja monetarna Banku Anglii. Poznamy ją o godzinie 13. No i tutaj prognozy zakładają, że ilością głosów 9-0, czyli jednogłośnie, członkowie MPC opowiedzą się za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie. Przypomnijmy 0,75%. No i tu o 13.30 też zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem Marka Carneya, prezesa Banku Anglii, czyli czwartek, godzina 13 i godzina 13.30, jedne z ważniejszych wydarzeń całego dnia, no i dalej popołudnie już dość spokojnie. W piątek my znowu mamy wolne, czyli znowu gdzieś tam wiele osób będzie już myślami na długim weekendzie, natomiast rynki mają to w nosie. No i biorąc pod uwagę, że to jest kolejny dzień z początku miesiąca, no to mamy kolejne PMI, trzeci dzień roboczy, czyli PMI w tym przypadku usługowe mamy z Wielkiej Brytanii, z strefy euro mamy inflację w ujęciu rocznym tutaj. Wzrost widzimy bardzo ładny z 1,4 do 1,6, czyli bardzo, no możemy powiedzieć, że pozytywne te dane, jeżeli chodzi o inflację, natomiast i tak rynki w piątek będą wyczekiwały raportu z godziny 14.30, czyli raport z amerykańskiego rynku pracy i teraz warto zwrócić uwagę, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Tu mieliśmy 196, teraz prognozowane jest 181. Cofnijmy się do środowego ADP, 181. Prognozy w przypadku jednej i drugiej publikacji są dokładnie takie same, więc może być coś na rzeczy i faktycznie te odczyty mogą być w tym tygodniu zbliżone do siebie. No i też dane dotyczące stopy bezrobocia, to jest kolejny istotny odczyt z tej paczki. Stopa bezrobocia ma się utrzymać, ale warto pamiętać o tym, że rynki zwracają też istotną uwagę nie tylko na samą zmianę zatrudnienia i stopę bezrobocia, ale bardzo istotne dla rynku w przypadku tego odczytu jest też dane dotyczące inflacji płacowej, czyli przeciętnego godzinowego
wynagrodzenia, jak ono się kształtowało, czy ono rosło, czy ono malało. Tutaj prognozy są dość optymistyczne, bo w ujęciu miesięcznym wynagrodzenia miałyby wzrosnąć o 0,3%, gdzie przed miesiącem rosły tylko o 0,1%, a w ujęciu rocznym o 3,3%, a ostatnio było 3,2%, czyli te prognozy byłyby całkiem, całkiem optymistyczne i faktycznie ten raport, gdyby te prognozy nam się pokryły, to mógłby wpłynąć na umocnienie dolara amerykańskiego. No i ostatnią, jedną z ostatnich istotnych publikacji to będzie wskaźnik PMI, czyli ten od ISM tutaj dla usług ze Stanów Zjednoczonych, godzina 16 i też projekcje dość dobre. Ostatnio mieliśmy odczyt wskaźnika na poziomie 56,1 punktu, a teraz 57,2, czyli o 1,1 punktu więcej, więc też faktycznie te dane ze Stanów nie muszą być wcale złe i dolar, jakby nie patrzeć, może nam się w pierwszej połowie tygodnia gdzieś tam osuwać, żeby w drugiej nam się przy dobrych danych umacniać. Gorzej, jeżeli dane wyjdą źle, no to wtedy dolar może dość mocno na tym ucierpieć. Ok. I przechodzimy sobie do spółek. Tutaj widzę, że Marek dopisał też kilka, więc Marek chyba troszeczkę później dołącza do nas do odprawy, ale to nic. Lecimy po kolei od Orlenu. Okej, jeżeli chodzi o Orlen, no to tutaj sytuacja nam się za bardzo nie zmieniła, czyli dalej mamy gdzieś tam tendencję od końcówki lutego bieżącego roku, kontynuowaną tendencję taką horyzontalną pomiędzy 97,60 a 103,90. Ten tydzień bardziej spadkowy i tak naprawdę z czysto technicznego punktu widzenia moglibyśmy się spodziewać, że te spadki będą w najbliższym czasie kontynuowane, bo mimo czwartkowej jakiejś reakcji popytowej, takiej świecy doji z sporym dolnym knotem, no to w piątek jednak spadki znów były kontynuowane, więc ta czwartkowa reakcja popytowa na nikim większego wrażenia nie zrobiła. Jeżeli tylko to będzie kontynuowane, no to rynek mógłby po raz kolejny osunąć się w okolice 97,60. Ale dopiero trwałe pokonanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do większych spadków. Także na ten moment spadki jak najbardziej tak, natomiast ich zasięg niekoniecznie musi być jakiś powalający. Do 97,60 to jest realne, no a gdyby i to pękło, no to wtedy 91,80 to jest dopiero strefa, którą ja mam na wykresie wyznaczoną jako kolejne istotne wsparcie. Także tu raczej wygląda to mało optymistycznie na Orlenie. Ok, Kruk. No Kruk uwolnił się. Kruk uwolnił się od klina zniżkującego, niemal książkowego klina zniżkującego i tak naprawdę czekamy jeszcze do potwierdzenia zmiany trendu, do zmiany nastawienia rynku. Tutaj oczywiście za potencjalnymi wzrostami przemawiał poziom 147 zł, bo na D1 chyba tego nie widać, dlatego oddalmy sobie na tygodniówkę, żeby przypomnieć. To jest poziom, który już w 2015 i w 2016 roku był testowany dwukrotnie jako wsparcie, za każdym razem większa reakcja popytowa się pojawiała. W tym roku też rynek się tutaj osunął, no i faktycznie czekać możemy teraz na potwierdzenie zmiany trendu. I teraz kiedy dochodzi do zmiany trendu? Bo oczywiście rynek już pokonał linię tendencji spadkowej, tutaj z klina rynek wybił, więc teoretycznie możemy uznać, że pierwsze sygnały potencjalnej zmiany nastawienia rynku już się pojawiły, ale takie czysto książkowe potwierdzenie zmiany nastawienia rynku mamy w chwili, kiedy rynek przełamuje sekwencję coraz niższych wierzchołków widoków i zmienia ją na sekwencję coraz wyższych wierzchołków widoków. Tak więc, żebyśmy mogli mówić o potencjale wzrostów, to tak naprawdę kurs musiałby wybić nowe wyższe wierzchołki, czyli pokonać ostatnie wierzchołki. Ostatnie wierzchołki, czyli poziom 175 mniej więcej, tutaj z 19-20 marca bieżącego roku. W chwili, kiedy te wierzchołki zostaną trwale wybite, to tak naprawdę można by uznać, że na kruku być może rozpocznie się kolejny jakiś tam większy impuls wzrostowy, natomiast kolejne opory nie będą aż tak daleko, bo
od poziomu 175 do kolejnego oporu mamy raptem 8 zł, bo 183 to jest już kolejny istotny poziom, na który myślę, że warto zwracać uwagę. Nieco więcej miejsca będziemy mieli później, bo kolejny jest dopiero gdzieś w rejonie 205 i on jest zdecydowanie ważniejszy, bo to jest poziom, który tu czterokrotnie stanowił wsparcie, później tu jeszcze stanowił wsparcie, tu znowu wsparcie i tu stanowił opór, czyli poziom 205 mniej więcej to będzie jeden z ważniejszych poziomów, jeżeli wzrosty faktycznie na kruku będą kontynuowane. PKN. To już było, PKN już był, ok, dwa razy miałem zapisane. JSW. No i JSW porusza nam się w konsolidacji. Tutaj nic się, teoretycznie nic się tak naprawdę nie zmienia. Dalej ta sytuacja wygląda bardziej prospadkowo. Natomiast jeżeli chodzi o JSW, to warto spojrzeć sobie na interwał tygodniowy. Poziom 62,50 mniej więcej, który w styczniu 2017 roku był testowany jako wsparcie. W marcu 2017 roku był testowany jako wsparcie. Tu wcześniej, w czerwcu 2013 był testowany jako wsparcie. Później wrzesień 2018 został pokonany, doszło do jego retestu. Jak sobie przybliżymy tą obecną sytuację, to doszło do jego retestu. Tu mamy jeszcze mierzenie 50% korekty Fibonacciego, pojawiła się reakcja podażowa i tak naprawdę dopóki rynek utrzymuje się poniżej linii tendencji spadkowej i poniżej tego poziomu 62,50, to tak naprawdę ogólne nastawienie na JSW czysto technicznie jest bardziej prospadkowe i niewiele wskazuje, żeby tu nagle wzrosty miał jakieś się pojawić. Dopiero w chwili, kiedy faktycznie kurs wybiłby i powyżej 62,50 i powyżej linii tendencji, to wtedy moglibyśmy mówić, że faktycznie może jakaś zmiana nastawienia rynku tutaj zajdzie. Natomiast na ten moment nic takiego nie wskazuje, nawet ten tydzień, który i tak była konsolidacja, to widzimy, że rynek na tygodniówce utworzył nam świecę pinbar z górnym, dużym knotem, tak więc to niewiele wskazuje, żeby tu jakieś odbicie, przynajmniej czysto technicznie niewiele wskazuje. Tak jak mówię, ja na spółkach jeszcze nie handluję, tak więc nie śledzę za bardzo sytuacji fundamentalnej. 11bit. Ok, wcześniej mieliśmy wzrosty, teraz korekta spadkowa. Sprawdźmy, czy ona się z czymś zbiega, ale wątpliwe. No, nawet 38,2 nie ma. Natomiast no, osunął się rynek w rejon 368 zł, gdzie pod koniec tygodnia, dokładnie w piątek, pojawiła nam się większa reakcja popytowa. Pierwsza pojawiła się już 23, czyli we wtorek. Mieliśmy tutaj pinbar prowzrostowy. No i warto zwrócić uwagę, że knot tego pinbara nie został wybity. Mimo piątkowej luki gdzieś tam on nie został wybity, tu już większa reakcja popytowa się pojawiła. I jeżeli tylko to wsparcie zostanie trwale odrzucone, to tak naprawdę notowania mogłyby dalej wzrosnąć i po raz kolejny przetestować strefę pomiędzy 411 a 423 zł, bo no nie uznawałbym tego za dwa osobne poziomy, raczej uznałbym to za jedną taką większą strefę oporu. Widać, że ona tutaj została przetestowana i zanegowana, więc tak naprawdę rynek jest w stanie w ciągu jednego dnia tą strefę całą wypełnić. I to jest najbliższy istotny opór. Gdyby on został pokonany, no to kolejny mamy dopiero gdzieś powyżej 462 i tu jak najbardziej faktycznie jakiś potencjał wzrostowy jest dostrzegalny. CD Projekt. Ok, jeżeli chodzi o notowania CD Projektu, no to tutaj no, miniony tydzień mieliśmy wzrosty i z czysto technicznego punktu widzenia te wzrosty mogłyby sięgnąć nawet do okolic 220 zł, bo warto zwrócić uwagę, że
Ostatnie wzrosty sięgnęły 220, czyli poziom gdzieś tam ubiegłorocznych szczytów. Pojawiła się większa reakcja podażowa, ale korekta spadkowa, która wynikła z tej reakcji podażowej, przetestowała tylko ostatnio pokonany opór. Teraz jest to wsparcie zbiegające się dodatkowo z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. No i tu już 18 kwietnia pojawiła się reakcja popytowa, większa reakcja popytowa. Miniony tydzień też mieliśmy wzrostowy i tak naprawdę jeżeli ta tendencja wzrostowa będzie tu dalej kontynuowana, no to 220 jest realnym zasięgiem dla tych wzrostów. Także no, tu widać, że trend wzrostowy jest, bo jest dołek, wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, no i czekamy na nowe szczyty. Grupa azoty. Grupa azoty zrobiła małego pikusa, bo wybiła poniżej 40,80, nawet poniżej 40 zł, czyli teoretycznie dość istotne wsparcie zostało tutaj pokonane, a w piątek pojawiła się większa luka wzrostowa, wskutek której rynek ponownie znalazł się powyżej 41. Czy nie wiem, były tutaj jakieś wyniki spółki, czy jakieś pozytywne informacje? Przyznam szczerze, że nie śledziłem, więc nie za bardzo wiem, co się tutaj wydarzyło. Natomiast troszeczkę zmieniło to obraz rzeczy, bo jeszcze dobre wyniki były. Aha, okej. Okay. Bo przed wynikami te spadki, no to ewidentnie czysto technicznie można było się spodziewać, że spadki będą kontynuowane gdzieś w rejon 37 zł. To był realny zasięg, taki techniczny. No, dobre wyniki, wiadomo jak rynek zareagował, jesteśmy powyżej, ale jedna rzecz mnie niepokoi, bo dobre wyniki dobrymi wynikami, luka wzrostowa luką wzrostową, reakcja dobra, natomiast dzień i tak zamykamy na minusie pod względem od otwarcia do zamknięcia. Nie mówię tutaj od czwartku do piątku, tylko od otwarcia piątkowego do zamknięcia mamy świecę podażową i to dalej gdzieś tam zwiększa niepewność, czy faktycznie ta strefa się obroni. Oczywiście warto ją brać pod uwagę, bo widzimy, że rynek ją przetestował w piątek i pojawiła się tu reakcja popytowa na niższym interwale, bardzo fajnie to widać. Bardzo potężny dolny knot mamy. Natomiast ja bym tą sytuację dość uważnie obserwował. Co się wydarzy tutaj? Czy rynek odbije się i będzie kontynuował wzrosty? Czy może jednak ta reakcja na dobre dane była tylko chwilowa i tak się osuniemy poniżej? Więc tu sytuacja, gdybym miał oceniać sentyment, to ja bym go ocenił na bardziej neutralny. KGHM. KGHM, spółka, która po raz kolejny robi psikusa. I zobaczymy, czy to będzie taki sam psikus jak zwykle. To po raz kolejny powtórzę to, co mówiłem 2-3 tygodnie temu, a mianowicie to, że na KGHM-ie, jak rynek retestuje jakiś z pokonanych oporów, to zawsze go wybija fałszywie. Zawsze. Przykłady pierwsze z brzegu po kolei. Opory, retest, fałszywie wybite wzrosty. Kolejny poziom 100. On tu stanowił wsparcie, tu stanowił opór. Przy reteście fałszywie wybite wzrosty. Idziemy dalej. Tu był wierzchołek, poziom 104. Retest, fałszywie wybity. Teraz testujemy poziom 106,50 mniej więcej. Pojawiła się tutaj 18 kwietnia pierwsza reakcja popytowa. W tym tygodniu spadki osunęły się poniżej, natomiast knot tej reakcji z 18 kwietnia tej świecy nie został wybity poniżej, więc tak naprawdę jeżeli z początkiem tygodnia pojawią się wzrosty i rynek wróci powyżej 106,50 mniej więcej, no to można uznać, że to będzie retest jak każdy z tych, czyli fałszywe wybicie i powrót, fałszywe wybicie, powrót, fałszywe wybicie, powrót i być może dalsze wzrosty, więc ta sytuacja no nie jest, mimo tego, że rynek osunął się poniżej, to nie jest jeszcze równoznaczna z tym, że tu nagle wielkie spadki muszą być kontynuowane. Może być tak, że faktycznie gdzieś tam rynek jeszcze odbije i te wzrosty, no jednym z lepszych zasięgów byłyby poziomy 115,50, czyli poziom wyznaczony na podstawie wierzchołka z połowy stycznia 2018 roku.
I myślę, że gdyby jakieś większe wzrosty się pojawiły, to to by był dla nich realny zasięg. A jeżeli oczywiście spadki będą kontynuowane, no to myślę, że trzeba by było zwracać uwagę gdzieś na strefę pomiędzy 99 a 100. PGE. Okej, jeżeli chodzi o PGE, no to tu dalej raczej prospadkowo, bo mimo wzrostów z minionego czwartku, no to rynek jednak dalej utrzymuje się poniżej 9,88. To jest na ten moment najistotniejszy opór. Oczywiście, gdyby on został przełamany, no to wtedy trzeba by wyznaczyć kolejny bym wyznaczył w okolicy 10,42 mniej więcej. Natomiast dopóki utrzymujemy się tutaj poniżej, no i ta strefa zostałaby odrzucona trwale, no to spadki mogłyby sięgnąć okolic 9,05 nawet, pomiędzy 9,05 a 9,12 mniej więcej. Myślę, że to jest strefa wsparcia, do której notowania PGE mogłyby sięgnąć, także to nie jest zasięg dużo większy niż ostatnie dołki, ale jakby nie patrzeć, ogólne nastawienie rynku jest tutaj bardziej prospadkowe i cały ten ruch wzrostowy, który obserwujemy od połowy kwietnia, no na ten moment wygląda bardziej jak jakaś forma korekty, a nie próba złamania rynku i zmiany jego nastawienia. I Wielton, który osunął się, to już się osunął 23, czyli w miniony wtorek rynek osunął się poniżej 11,30. Bardzo istotne wsparcie, szczególnie w ostatnim czasie, o którym też sobie mówiliśmy. No i dotarł gdzieś w okolice 10,70. Tu pojawiła się reakcja popytowa. Natomiast na co bym zwracał uwagę? Nawet jeżeli pojawią się wzrosty, no to niewykluczone, że one będą jedynie formą korekty. I tutaj pytanie, czy ten ostatnio pokonany, tak. Ostatnio pokonane wsparcie zbiega się obecnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego, więc nawet jak pojawią się wzrosty, to uważnie obserwowałbym, co się będzie działo w okolicy poziomu 11,30, bo jeżeli tu znów pojawi się reakcja podażowa, no to można by się spodziewać ponownych spadków. Mamy tutaj przełamanie, mieliśmy dołek, wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek. Teraz te ostatnie dołki zostały wybite, czyli czysto technicznie gdzieś tam to nastawienie takie prowzrostowe zostało przełamane i niewykluczone, że w najbliższym czasie pojawią się jeszcze jakieś spadki, więc nawet gdyby wzrosty były kontynuowane, to uważnie obserwowałbym, co się będzie działo w okolicy 11.30. To jest na ten moment najistotniejszy opór, na który warto zwracać uwagę. Ok. Bardzo szybko dzisiaj, 23.05, czyli 2 godziny 5 minut, bardzo szybko się wyrobiliśmy, ale no tyle było propozycji do przeanalizowania, także ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Oczywiście trzymam kciuki tym, którzy mają w planach zrobić sobie luźniejszy tydzień, wyjazd jakiś, czy spędzić czas jakoś tak luźniej, wolniej odpoczywając. Ten długi weekend majowy to życzę oczywiście odpoczynku. Czasami taki retest jest potrzebny. Ja też będę zerkał na rynek, ale nie mam zamiaru jakoś się tam za bardzo spinać nad tym wszystkim. Także publikacje na pewno tymi wieczorami będę śledził, tak jak FMC, czy w piątek po południu NFP, bo to będzie istotne. Natomiast nie mam też zamiaru siedzieć całymi dniami przed wykresami. Troszeczkę trzeba odpocząć. Może ładna pogoda będzie, także też troszeczkę jakieś grillowanie, coś. Trzymam kciuki, żebyście też troszeczkę wypoczęli. Tym, którzy idą do pracy, to oczywiście powodzenia. Ja też idę. No i co? Samych zyskownych tradeów i słyszymy się standardowo za tydzień, punktualnie o 21, 5 maja. Już nowy miesiąc, nowi mi, nowi my. Także nowe możliwości. Do usłyszenia za tydzień.